under pressure. Working on applying the scheme. The true star trademark is at the edge of your dreams. I'm talking one. Yeah. It's one off, one shot. Now the future is yours. Go! Pitbull. New Winter Collection. Ale mnie pani przyciągnęła. Poprosiłbym jakąś przedtreningóweczkę. Najlepsza przedtreningówka od Fame. Ile kosztuje? 109,99. Pani kochana, z kocikiem Fame 10? No co tam, halo? Dzwoni kuriec z paką. Dziękuję bardzo. Na pewno wrócę. Także do zobaczenia. Do zobaczenia. Amunicja? Co on teraz zrobi? To jest magazynek! Niesamowite! Dodatkowy magazynek zadecydował o wyniku tego meczu. Nasz zwycięzca otrzymuje skrzynię z niesamowitymi skinami od K-Drop. Ale to nie koniec. Dla wszystkich widzów również mamy coś specjalnego. 2,50 na start oraz 10% bonusu do depozytu z powyższym kodem promocyjnym. Dlaczego dziś znów łapa drży? Za dużo kofeiny masz we krwi. Na szczęście jest to nowy dzik. Ten sam smak, a kofeiny brak. Kofeiny brak. Kofeiny brak. Ten sam smak, kofeiny brak. Odwiedź zoadoptuj.pl. Znajdziesz tu listę psów i kotów przebywających w schroniskach. Nie możesz adoptować zwierzęcia? Sprawdź aktualnie przeprowadzane zbiórki. Zoadoptuj.pl. Was wszystkich bardzo serdecznie na pierwszym face-to-face do gali Fame Reborn. Ja jestem Jakub Panufik i dzisiaj poprowadzę dla was podwójnego face-to-face'a. No i tak, moi drodzy, musimy zacząć od listy sponsorskiej, bez których tak naprawdę, no, nie byłoby tego wydarzenia. Więc zaczynamy. Ja czytam sponsora, a wy na czacie piszecie klask. BetClick, oficjalny sponsor gali Fame Reborn, który jako jedyny oferuje zakłady na te gale. Pobierz już teraz aplikację na BetClick.pl i załóż konto z kodem Fame, z którym możesz liczyć na wzrost stawki aż do 200 zł w formie freebetu. Tak, tak, widzę, że piszecie, klask. Dziękuję, dziękuję. Kolejnym sponsorem jest Skidrop, WKGIG, SFD, GBS, który właśnie odpalił największą promocję w roku, Black Friday. Możecie kupić dwie kawy w cenie jednej, promocja ograniczona czasowo lub do wyczerpania zapasów. Wpadajcie na gbs.pl. Jeszcze sponsorami jest HotPay i Pitbull. Partnerami jest Pyszna Fabryka, Stormcloud, Ubezpieczenia Grodzki i MML. A patronem medialnym jest Radio SK i SK Rock. No i tak, moi drodzy.
Z racji, że no, jest to gala Fame Reborn, no to po prostu chciałem na chwilę przywrócić starego prowadzącego, odrodzić go. No ale już, że tak powiem, musimy przejść do części merytorycznej i samego programu, więc no, chciałbym sobie usiąść i zaprosić pierwszą parę. Dziękuję ci bardzo. I tak, chciałbym zaprosić pierwszą parę, czyli Igę Kozińską i Weronikę Malinowską do mnie. Cześć. Siemka, cześć. Cześć, witam wszystkich. Cześć. Cześć. Cześć, Iga. Hej. Cześć, Weronika. Dziewczyny, pierwszy raz w studio. Jak się czujecie w formie live? Bardzo dobrze, jestem podekscytowana. Jesteś bardzo podekscytowana, ja nie ty? Jestem pierwszy raz, ja byłam na mówie, na konferencji. Faktycznie, ty byłaś na mówie, no. O namówie, od w sumie którego można powiedzieć, że tak wasz konflikt się bardzo zaognił, bo walczyłyście, że tak powiem... Po trupach do celu. Tak, walczyłyście o to, żeby zagrać w mówie. Dziewczyny, no ja na samym starcie chciałbym, żebyście po prostu odpowiedziały na pytania, żebyście odpowiedziały na pytania tak lub nie, żebyście się wczuły w ogóle w klimat tego wszystkiego i tak dalej, więc pierwsze pytanie będą do Igi. Dobrze. I bardzo cię prosił, żeby to było tak lub nie. Okej. Dobra, to zaczynamy. Jestem bardziej inteligentna niż moja rywalka. Tak. Mam większe umiejętności od mojej rywalki. Nie wiem, jakie umiejętności ma moja rywalka. Miałbyś ale... tak albo nie. O, już nie przesadzajmy. No, możesz je ocenić po ostatnim... Podejrzewam, że tak. Przyłożyłam się solidnie, więc mogę śmiało powiedzieć, że tak. Słuchaj, z pustego to nawet Salomon nie naleje, więc... O, już skończ. Dalej poproszę. Dobrze. Pamiętaj, żeby odpowiadać tak lub nie. Okej. Moja rywalka to Atencjuszka. Tak. Dziewczyny z Goats w tym zestawieniu kibicują tylko mi. Tak. Malinowska zachowała się poniżej krytyki, ciągnąc mnie za włosy. Tak. Moja rywalka, gdyby nie Goats w sieci, nigdy by nie zaistniała. Oczywiście, tak. Dobrze, teraz Weroniko, do ciebie pytania. Dobrze. Jestem bardziej inteligentna od mojej rywalki. Tak. Moja rywalka, gdyby nie Goats w sieci, nigdy by nie zaistniała. Tak. Czułam satysfakcję pociągnięciu ją za włosy. Tak. Czuję prawdziwą nienawiść do mojej rywalki. Tak. Iga to Atencjuszka. Dobra, niech będzie, że tak. Gdybym mogła cofnąć czas, nie pociągnęłabym za włosy jej podczas walki w błocie. Nie. Okej, czyli pociągnęła. O, widzisz, widzisz. Tym razem już jej się to na pewno nie uda, bo akurat w tej walce będą jakieś zasady. Słuchaj, gdyby nie moje ciągnięcie za włosy, to by cię nie było tu, gdzie jesteś. Słuchaj, ja w internecie działam naprawdę bardzo dużo. I co, i kręcąc dupą w teledyskach, disco polo, byś proszę tutaj cię, była? To jest moja praca przede wszystkim. No praca. Jeżeli byś miała fajną dupę i jakikolwiek wygląd, też byś tak mogła. Nie, ale twoje kręcenie dupą w teledyskach nie doprowadziłoby cię tu, gdzie jesteś teraz, dzięki mnie. Na pewno. Tylko i wyłącznie dzięki mnie. Dziewczyno, ale dobra, ty powinnaś w ogóle na kolana i całować mi rączki, że ci tak najebałam. Na pewno, proszę. Że ci tak najebałam, bo jesteś tylko i wyłącznie dzięki mnie. Jeszcze podziękować. Tak, ty powinnaś w ogóle mi nazywać matką swojego sukcesu. Oczywiście, że tak, tak. Pewnie. Ja w ogóle jeszcze powinnam dostawać procent od twojego wynagrodzenia na fejmie. Żebyś się tutaj nie przeliczyła. O kurczę, dobra, dziewczyny, ja bym chciał zacząć od tak naprawdę początku waszego konfliktu, no. Bo on się zaczął, z tego co ja pamiętam, podczas pierwszych nagrywek w Ghost, gdzie byłyście razem i były to randki z Amadeuszem Ferrarim. No. I z tego co sprawdziłem, ten konflikt zaczął się 23 maja, bo wtedy wleciał TikTok twój dokładnie. I prosił o odpalenie screena numer 1. I tak, w screenie mamy, dziewczyny z Goat są tak obsessed with me, że są u mnie w DM, w komach, pod każdym TikTokiem, mają grupę na Insta, gdzie głównym tematem jestem ja. Nie, to jeszcze wcześniej wstawiłam TikToka takiego zaraz po udziale w Goat, że mam bekę z dziewczyn z Goat, od tego się zaczęło. Okej. Okay. To był pierwszy i to był na moim koncie, które mi zbanowali. Aha, potem. No bo właśnie nie, w takim razie tak, miałem tak, tego znaleźć. Tak, zbanowali mi, ale było normalnie dużo screenów z tego. No, pierwszy TikTok to był właśnie, że mam bekę z dziewczyn z Goats, które... Dlaczego miałaś bekę? Ale daj mi ten TikToka przytoczyć. Mam bekę z dziewczyn z Goats, które zrobiły z siebie idiotki przed kamerami, żeby przez chwilę było o nich głośno. I to był ten TikTok, tak on brzmiał. A później ty sama z siebie zrobiłaś idiotkę, poniżając się w błocie. Sama, ale to był twój zamysł. Ja ale dziewczyno, przystępując do tej konkurencji... To miała być sportowa rywalizacja o piłkę. Ale co ty... A to, że ty źle to zinterpretowałaś... Nie, no przystępując do konkurencji, wiedziałaś, że będzie to walka, czyli zapasy w błocie. Wiedziałaś o ale tym. Ale kurwa,
Co, zaskoczyło cię, to, że było tam błoto? Dziewczyno, zaskoczyło cię, że było tam błoto? Miałyśmy sobie wyrywać piłkę, a nie włosy. Nie, Wardęga powiedział, tak, taktyka jest dowolna. Ja obrałam taką taktykę, że najpierw... Zabójczą taktykę. No i dobrze, i taką samą taktykę będziesz miała w oktagonie. No zobacz, zabiję cię tam. Generalnie poczekajcie, dziewczyny. Nie, ja nie... Poczekajcie. A skąd ty wiesz, dziewczyny, poczekajcie, bo z tego, co ja pamiętam, bo ja byłem na tych nagrywkach, to wyście ustaliły wewnętrznie, że nie ma ciągnięcia za włosy. Tak, ale mówię, że Wardęga powiedział, że taktyka jest dowolna. Ja nie mówię teraz o ciągnięciu za włosy, tylko Iga przytoczyła, że się na nią rzuciłam, czy coś takiego było. Macie te nagranie może? Pierwsze sekundy? No, gdzieś będę tam mieć. Doskonale gdzieś będę widać. Mieć. Nawet u mnie na TikToku można dobra, zobaczyć. I to była moja taktyka po prostu, że najpierw wyeliminuję ciebie, a w ostatniej fazie sięgnę po piłkę. Bo wbrew pozorom jest to mega męczące przez 2 minuty przepychać się z piłką, która waży 4 kilo. Okay, czyli to skoro ty się tak szybko męczysz, no to ty ale będziesz... Ale wtedy się szybko męczyłam. Ja wtedy miałam bardzo zaawansowaną anemię, dziewczyno. Warunki fizyczne były po twojej stronie. Byłaś cięższa, ja miałam anemię i miałam jeszcze niedowagę, więc... Ale za to ty masz inne warunki, jesteś wyższa i masz... No dobrze, ale ty miałaś masę. No generalnie... Masę. Słuchaj, my byłyśmy ustawiane według wagi. Ale ty było, ale podobnie. Nie rozumiesz, że nie dobierze się co do kilograma. Ty ważyłaś chyba z 5 albo z, więc, z 7 kilo. No już nie dopisuj, proszę. Ja ważyłam na ten moment 50, na tamten moment 55 kilo. A ty chyba 55 to... No teraz na pewno macie limit wagowy. No teraz więc, tak. Więc będziecie w podobnej wadze. Pewnie. Będzie wszystko tak naprawdę tutaj już na zasadach K1 z tego co wiem. Tak, bo Iga się obsrała MMA. Słucham. Słucham. Ja dostałam info, że obawiasz się MMA. Takie info. Tak, takie info jestem dostałam. Bardzo ciekawa, kto taką informację ci... Wardęga mi tak powiedział, że obawiasz się MMA. W porządku, okej. Okay. No i dlatego mamy walkę w Mogę K1. Mogę się obawiać, słuchaj. To jest moja pierwsza walka. Ja chcę ją stoczyć w K1. Mogłaś nie brać walki, skoro K1 dla ciebie nie jest... Ale K1. Słuchaj, ja cię rozjebię w K1, w MMA, we wszystkim bym cię rozjebała. Tylko po prostu jest to niefajne z twojej strony, że przygotowuję się do MMA, jak sama nazwa mówi, Fame MMA. I potem nagle po miesiącu stwierdzasz... Ale to są różne możliwości. No dobrze, jak ale... Tutaj mogłybyśmy nawet i w boksie zazwyczaj zawalczyć. Te walki są w MMA, tak? No nie zazwyczaj. Zazwyczaj są, tak. Nie no, generalnie walki coraz więcej walk jest w K1. No dobrze, wiem, że jest coraz więcej walk, ale ja zakładam, że teraz walka wiesz, będzie... przed chwilą się kłóciłaś o swoje racje. Dobra, dziewczyny, bo ja wspomniałem wcześniej o tej grupce, że założyły te dziewczyny grupkę i tak dalej, było gadane. Powiedz mi, Iga, co wypisałyście na tej grupce i dlaczego w ogóle taka grupka powstała, że tak powiem, hejtujących Weronikę? Nie, ta grupka źle została nazwana. Ogólnie my z dziewczynami bardzo się polubiłyśmy. Umawiałyśmy też się prywatnie, jak były te wszystkie imprezy gołcowe, czy nawet urodziny Wojtka Goli, to zostawałyśmy u siebie na noc. Byłyśmy takim zgromadzeniem dziewczyn, które się wspierały w takim czasie podczas trwania tej całej przygody gołcowej. Po prostu byłyśmy dla siebie oparciem i tyle. Okej, tobie nie brakowało... Ta grupa nie miała na celu urazić kogoś. Okej, okay, a czy ciebie ta grupa uraziła? Nie. Nie uraziła ciebie? Nie, właśnie. Po prostu miałam bekę, że głównym tematem jestem tam ja. Ale na początku też byłaś na tej grupie. No na początku tak. Ja nie mówię, że wy stworzyłyście specjalnie grupę, która... No właśnie, więc na która mnie hejtuje, na tej grupie. Tylko, że macie grupę, którym głównym tematem jestem ja. Ale skąd to wiesz? Bo wiem! Skąd to wiesz? Dziewczyno... Ale masz jakieś dowody, cokolwiek, że ty jesteś święcie przekonana? Dziewczyno, przecież to jest oczywiste, nawet zanim mnie wyrzuciłyście, zanim mnie nawet wyrzuciłyście z tej grupy, to już było coś tam gadane o mnie. Ale co? Kto? Jezu, ja nie pamiętam, co to było w marcu. Dziewczyna, jak mnie wywaliła z tej grupy, to ja nie mam skinów, co by tam. Kto wywalił? Nie wiem kto, ale ktoś mnie wywalił. Okej. Okay. Nie sumisz, że ja pamiętam ale dokładnie, to, co tam pisałyście na tej grupie? No nic nie pisałyśmy. Chodzi o to, że jakby twój temat ale w ogóle było obgadywane, przyznaj, że twój było. Twój temat w ogóle tak, nie był poruszany, tym bardziej przeze mnie. Jak mówię, ty nie jesteś pępkiem świata, a ty myślisz, że po prostu jesteś na językach u każdego. Tak, na pewno jestem najciekawszym tematem. Widzowie, jak wy byście chcieli zadać jakieś pytanie, to piszcie na czacie lub możecie też dzwonić do studia. Tutaj teraz beleczka się wyświetli i też wpisujecie Fame. Kropka, treść pytania i w taki sposób będziemy mogli do was zadzwonić. Dobra, dziewczyny, wy brałyście udział w tym samym odcinku Goats. No. Ja będąc na backstage'u, bo nagrywałem tam setki, nie potrafiłem... W tym Ferrari. No. Nie pod... no, na którym byłyście razem tak naprawdę. No, nie? Na tym zmowa też.
No tak, ale tutaj mówię, mowa tak naprawdę o pierwszym waszym spotkaniu backstage'u. I teraz tak, ja w ogóle nie odczułem jakoś, że jakakolwiek z was miała do siebie złą krew. My nawet słowa ze sobą nie zamieniliśmy na odcinku z Ferrari. No to właśnie, skąd po odcinku nagle się to tak trochę zmieniło, że ty mówiłaś, że Weronika pluje jadem, tak, że jest taka... Że kompletnie jest to odmienność z tego, jak to wyglądało na backstage'u, że wam ona, że ty, Weronika, podobno zbijałaś im piątki, kibicowałaś. Ja w ogóle słyszę, żebym ja komuś zbiła piątkę. No w sensie, tak jakby wiesz, że... Nie no, stałaś z dziewczynami, dziewczyny też to ciebie popierały i twój wybór w Jokerze, z tego co ja pamiętam. Tak, tak, tak. Wiadomo, jak jakaś dziewczyna wypadła fajnie, no to powiedziała mi, że spoko wypadła, ale ja też nie widziałam wszystkiego, co tam się działo na żywo. Pamiętasz dobrze, że było tak, że jeżeli dziewczyna była druga w kolejności, to nie widziała tego... Poprzedniego występu, tak, no ale generalnie większość widziałaś, nie? Większość tak, ale jak zobaczyłam po prostu niektóre sceny, które były w odcinku, to się... Przeraziłam, lekko mówiąc, i wrzuciłam takiego TikToka. Widziałam, że on wzbudzi kontrowersję, ale też nie ukrywam, o to mi chodziło. Okej. Okay. Jakbyś na to Iga odpowiedziała? Tak jak już powiedziałam w swoim TikToku, moim zdaniem takie zachowanie jest słabe. Między innymi chodzi o tą sytuację, co sama teraz potwierdziłaś, że no kibicowałaś niektórym dziewczynom. No niektórym tak. No, no właśnie. No. Więc później nie rozumiem tego wrzucania wszystkich dziewczyn do jednego wora i mówieniem, że wszystkie dziewczyny to puste dziewczyny, które nie mają niczego do zaoferowania. Nie powiedziałam, że jest to po prostu dwulicowe. Mogę wam przyznać, że w tym TikToku powinnam dodać słowo niektóre, ale... Ja tego nie zrobiłaś. Ale po opublikowaniu, przepraszam, tego TikToka od razu napisałam do Arki ze sprostowaniem i napisałam, że nie odbierajcie tego personalnie, chodziło mi o niektóre dziewczyny. Jestem pewna, że ona wysłała wam tego screena na grupę. A powiedz mi, a to nie było coś takiego, że ty podążałaś w tamtym momencie trochę takim owczym pędem, który... Generalnie po tym odcinku zrobiła się taka dosyć duża nagonka na wszystkie z was, na wszystkie dziewczyny z GOAT. I pytanie, czy to nie było coś takiego, że chciałaś trochę jako GOAT-siara przypodobać się tej publice, która faktycznie jechała, nie? Czy to nie było... Gdzie można pokazać wyrazy szacunku. Okej, okay, a ty, Weronika, jak patrzysz na tę sytuację z Natanem, że nazwał was pizdami? Ja uważam, że powinien zmienić soczewki, bo jedyną pizdą, jaką ma, to przed lustrem jest. Okej, okay. Dosyć mocna odpowiedź w stronę Natana. Kroi mu się w oczach po prostu, jak stoi przed lustrem. No dobra, a takie właśnie pytanie, dziewczyna, wy w ogóle widziałyście się z nim tam na zapleczu gdzieś, na backstage'u? Tak, on w ogóle na żywo to jest owieczka potulna, nic nie skacze. A, czyli kurwa po prostu tak, pizda... Tak, jego zachowanie jest po prostu grane, reżyserowane, jest na maksa. Nie wierzcie w to, co on robi. Rozumiem. Super, super. On chce wzbudzić po prostu sobą atencję i tyle. Okej. Okay. Okay. Powiedz mi, jak tam u ciebie jest z tym psem Boxdela? Dalej jesteś nim, czy już nie? No, kurwa, jestem. Nie? A co ci? Tylko dzisiaj ze smyczy spuszczony, wiesz? A rozumiem, że dzisiaj ci kaganiec po prostu zjął i dzisiaj Pomorskiego skoczyłeś. Taki dzień, co ci mam powiedzieć. Rozumiem, rozumiem. No dobra, zajebiście. To dobrze wiedzieć w takim bądź razie, że tutaj się wszystko dobrze kręci, wszystko dobrze jest robione. No. Widzimy się na Twitterze, kochani. No ja... O, dziękujemy za telefon. Trzymaj się, stary, i pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego. Dobra, jak już poruszyliśmy temat Natana Marconia, to prosimy odpalenie o screena numer 4. Gdzie tutaj, tak w sekcji odezwał się Natan Marcon. No. Ty generalnie dodałaś TikToka, a propos właśnie też GOATsów i tam... To jest pod TikTokiem, gdzie mówię, że ciekawa jestem, czy Ferrari chciałby, żeby w przyszłości ktoś traktował jego córkę tak, jak on traktuje kobiety. Okej, okay. No i właśnie Natan napisał, że na 100% by nie pozwolił, żeby poszła do GOATs i ty mu odpisałeś, sterydy równa się bezpłodność, więc ty nie będziesz miał tego dylematu. No. I powiedz mi, jak właśnie dzisiaj wyglądała ta sytuacja na backstage i... No Boże, on jest taką pizdą na żywo, no naprawdę, on nawet... Patrz, były te sesja zdjęciowa do Fejma. On nawet nie ma jaj, żeby podejść i nie wiem, powiedzieć cześć. Bandura normalnie przyszedł ze wszystkimi, zbił piony się. No ale skoro, wiesz, skoro nie lubicie się, tak jakby macie sobą nie po drodze, to jakby nie ma on obowiązku podejść i się przywitać. Nie, moim zdaniem powinien powiedzieć nawet cześć czy coś, a on jest po prostu gburem. Okej.
Tak, uważam i uważam, że jego zachowanie jest po prostu na maksa grane i chce wzbudzić sobą atencję i tyle. Okej. No ale takie osoby są, jaką są potrzebne, no to nie ukrywajmy, są potrzebne po prostu w tym świecie, bo gdyby każdy był taki sam, jednolity, no to by nikt nie oglądał Freak Fightów. No, uważam, że takie osoby na pewno napędzają ruch no na Freak Fighty. Tak, przecież to o to w tym chodzi. A ty jak zapatrujesz się na zachowanie Natana z backstage'u? Ty z nim nie masz, nie po drodze z tego co. Ja w ogóle nie śledzę jego twórczości w internecie. Nie obserwuję go nawet na Instagramie, więc dla mnie on jest totalnie obcą osobą. Z tego co tutaj zdążyłam zauważyć, to na backstage'u normalnie porozmawiał, pośmiał się. My razem nie rozmawialiśmy, właśnie, ale obserwowałam go. Zarzuciłaś mu to, że nazwał cię pizdą? Na beku, czy w ogóle pominęliście ten temat? Nie, bo jakby ja w ogóle nawet tego komentarza nie widziałam jego w internecie. Okay. Bo nie śledzę wszystkiego, także to do mnie akurat jeszcze nie dotarło. No nie, no ale przed chwilą chyba przytaczałaś właśnie ten komentarz. Że... Nie jego komentarz, tylko przytoczyłam komentarz Nitro. Okej. Okay. Odnośnie dziwek. Dobra. No, mi się wydaje, było właśnie mi się z tym wydaje, Natanem, że, ale ja nie pamiętam że też. Natana, no ale nie, dobra. Ja nie no, tak, jak tak mówisz, tak może jest, może faktycznie... no tutaj, że tak powiem... Ale coś było z tym Natanem, ktoś to zaczął, no. Dobra, powiedz mi teraz tak. A nie, to Igo. Telefon był i dlatego, telefon, no. Tak. Dlatego mówię, że nie. Igo, powiedz mi, bo twoja rywalka, Weronika, dodała TikToka, w którym przysięgła, że jeśli dojdzie do waszej walki, to z ciebie i twojego plastikowego kucyka będą wynosić na noszach. Ja nie wiem, coś się przyczepiła do tego mojego kucyka, nie wiem. No coś mi się spodobał za bardzo. Spodobał, tak no. Pociągnęła, jakby go wyrwać, sobie zostawić chciała. Sobie go muszę wziąć do domu chyba ja po walce. Na konferencję. Mam dobra. Dobre chody. Ale to blond tak, bym chciała, dobra? Że to takie... Blond, dobra? Oho. Nie ma problemu, mówisz i masz. Sobie... O, kogo witam, kogo goszczę. Wszedłem w kupę, nie w boto, ale myślę, że możecie też się w tym potarzać. Ale co mam powiedzieć twarz, czego nie powiedziałam, bo ja nawet nie wiedziałam, myślałem, że to jakaś wersów, albo taka statystka jakaś, nie wiem, ringer, która była, także co mam powtórzyć w twarz? Nic nie musisz, możesz wypowiadać od razu. Krok do tyłu, proszę. Nie wiem, co mam robię, od tego zacznijmy, bo wy nie znacie tutaj nic. Moim zdaniem, a ty się znasz? Moim. Ale przecież ja ci powiedziałam, że ja ciebie nie znam, nawet ciebie nie obserwuję, komentarza nawet twojego nie widziałam, więc nie rozumiem tego całego oburzenia. Ale ja słyszałam o jakimś krok, mam powtórzyć, że jestem pizną, bo takie coś słyszałam z twoich ust, także proszę powiedzieć to. Z moich? To ja powiedziałam to. Tutaj, to jest ja. Chciałam ci powiedzieć twarz, co mam powtórzyć ci w twarz. Co on tam gadał, że co, że trzy pizdy stoją? To ma to powtórzyć, tak? Okay. No, że dlaczego ma siedzieć na tym programie z trzema pizdami? Jesteś pizdą, jestem pizdą. Powtarzam nie, o to powiedz twarz. Tu, że koleżanka jest pizdą i kto tam jeszcze był? A, tak, a okay. Jeszcze Maślana. Okej, okay, Maślana, jesteś nie ma tutaj Maślany, jak podejdzie, mu to powiem. I też jesteś pizdą. Powtórzymy to w twarz. Powiedz jeszcze to do kamery. Ale czemu? Okej. Okay. Moim zdaniem... Jak już tak każdego na celownik bierzesz. Powtarzam moje słowa i biorę za nie odpowiedzialność. Nie wycofuję się z tego, co powiedziałam. Jeżeli chodzi o bycie pizdą, ponieważ na szacunek... Prawdziwy facet. Nie. Zostaje mnie jedno. Czyli rodzisz się z pochwą i zasługujesz na szacunek, tak? A nie przez zachowanie. Każdy zasługuje na szacunek. Nie, no. Właśnie. Mocne orędzie Natana Marconia. Ja stoję za obroną mężczyzn od teraz. Jeżeli rodzisz się z penisem, to nie znaczy, że jesteś gorszy, moim zdaniem. No właśnie zdaniem. O tym na mówiłam. Na rodzisz się z pochwą, na szacunek się pracuje. Zamiast my się kłócić, to my kurczę. Na szacunek się pracuje. Czy masz pochwę, czy penisa? Dziękuję dobra, bardzo. Dobra, wypierdalaj stąd. Nie, tak nie ten. My mamy program za chwileczkę. Tak nie mów, jak będziesz miał swojego face to face, to pogadasz. Ale wiesz, co nas różni? Nie, i nie obchodzi mnie to. I nie obchodzi mnie to. Nie obchodzi. Nie obchodzi dobra. Mnie mój tak. Dzięki bardzo. Natan, widzimy tobie, się za chwileczkę. Tobie, Pluto, dziękuję. Pa. Na luzie, Wood Clienciu, kochany. Trzymaj się. Wow, co to było? Było to, kurwa, mega dziwne wejście. Mega dziwnie się teraz czuję, ale luz. Dobra. Szopka zaliczona. Powiedział wam w twarz. W sumie powiedział wam w twarz, więc tak jakby, no przynajmniej tak jakby jest autentyczny, nie? W tym, co pisze. Dobra, dziewczyny, powiedzcie mi teraz tak, bo ty, Iga, tak. Zarzuciłaś na swoim TikToku, że Weronika coś ciągle pierdoli. Że ciągle pierdoli o tej walce. Ja mam też trochę takie wrażenie, że ty też na siłę ciągnęłaś ten temat. Więc ja bym teraz prosił wideo numer 2, żeby odpaliło się. 2 miesiące później Bartosz nie mieszka już w Polsce. Uciekł. Humory
humorystyczny TikTok, okay, tak, który nie miał na celu... poczułaś się urażona przez tego TikToka? Ale, no właśnie, ja mam taki kontent, ale chciałbym nie obrażam. Okej, chciałem teraz odpalić screena numer 3. Okej. Gdzie w komentarzach, jak widzicie, jest napisane, że ojoj, teraz będą przez rok drążyć, komuś zasięgi spadły i tak dalej. I ja się chciałem ciebie zapytać, że... Powiedz mi, jak ty się masz do takich komentarzy, to po pierwsze, bo teraz tak, Iga, ty przed takim twoim ostatnim TikTokiem o tej całej dramie dodałaś 5 TikToków. Ty, Weronika, nie wiem ile usunęłaś, nie, bo ile ja zostało, ogólnie... ty miałaś generalnie 3 TikToki. No. Czyli wychodziłoby na to, że tak naprawdę wynika to z tego, że ty nagrałaś więcej, czyli więcej gadałaś, a teraz możemy puścić wideo numer 3. Ile można tak pierdolić? Czy jest jakiś limit tego pierdolenia? No i teraz tak, no i... No właśnie. Słuchajcie, jeżeli... Wynikało to tak, odnieść, że ty więcej gadasz, nie? Tak. O tym wszystkim. Tylko tutaj trzeba zwrócić uwagę na tą całą gadkę. Mhm. W moich TikTokach nie przeklinam, nikogo nie obrażam. Tam nie ma tak naprawdę żadnej większej kontrowersji. Nie zastraszam nikogo, nie mówię, co zrobię z moją przeciwniczką. Tak naprawdę z twojej strony wychodzi. A ty nie nagrałaś TikToka, jak mnie wyzywasz od kurw ze swoim chłopakiem? Do piosenki? Słuchaj, to była piosenka. No dobra, ale no, to nie była, kurde, zaczepka. To było w moim Słowna. Stronę. Ale ty tak naprawdę pierwsza zaczęłaś. I zaczęłaś ale pierwsza, dobra. Tego ty ze mną nie zrobisz. Ale co ja w ogóle się z tego nie wybielam. To było specjalnie robione pod jakby content, pod poddymienie. Ale no ja też miałam swój content w tym wszystkim. I słuchaj, mój content no nie obrażał ciebie. Dobra, ale ja w ogóle, ja się nie pluję o żadne twoje TikToki, tylko to z kurwami to właśnie mi się nie zgadzało, bo mówisz, że nikogo... Ale to nie obrażasz, ale poczekaj, profil, poczekaj, więc poczekaj. Ja się nie podpisuję. Dobra, ale wystąpiłaś w tym. Więc tak, ty mówiłaś, że nudzi cię to moje pierdolenie, ale na każde moje pierdolenie odpowiadasz, więc chyba jednak cię nie nudzi. Słuchaj, gdybyś chciała się, normalnym się odcięła od życiu, tego. Jakbyś do mnie podeszła na ulicy i powiedziała mi któryś ze swoich tekstów, które przedstawiasz na TikToku, myślisz, żebym stała kłoda i bym ci nie odpowiedziała? No nie, ale na TikToku, no wiesz, specjalnie musisz nagrać, na obejrzeć, wstawić. Tak. No właśnie. Podoba mi się to, co wstawiłam. No i podobać się. Tak. I jakby na każde moją zaczepkę odpowiadasz, czyli robisz to, co ja chcę. Jesteś pionkiem w mojej grze. No oczywiście. Tak. Słuchaj, wstawiłam to, podobało mi się, zatwierdziłam, dodałam. No i dobrze. I w tym nic złego nie widzę. Nagrywaj, nagrywaj u mnie, będę. Ile wlezie. Czyli dalej będzie seria TikToków i z jednej, i z drugiej strony, moi drodzy. Jak najbardziej. Zajebiście, dalej będzie ciśnięty content. Dobrze. Ja bym chciał teraz się, Weronika, ciebie zapytać, tak, bo ty powiedziałaś na streamie Meduzy, a propos tej całej sytuacji, ściągnięciem włosów i tak dalej, w rozmowie z Michałem powiedziałeś, że zrobiłaś content chłopakom z Goats. I ja bym prosił teraz o wideo numer 5. No. I to dotyczy się typowo waszej walki i tego ciągnięcia za włosy i tak dalej. I ja wiem, że wiele rzeczy można zrobić pod kątem, wiem to po sobie, bo sam często robię różne głupie rzeczy i tak dalej. Ale powiedz mi, jaka jest twoja granica? Nie, ogólnie tak, z mojego punktu widzenia, to powiem wam szczerze, że w momencie, w którym przystąpiłyśmy do tej konkurencji, to, że... ja wygram to move czy coś, to spadło na drugi plan. Naprawdę dla mnie już się nic tam nie liczyło, żadne wygrane, tylko po prostu odpalił mi się taki instynkt, że jej nie lubię i chcę jej jak najbardziej pokazać moją dominację i utrzeć jej nosa. Więc po prostu dla mnie się liczyła najbardziej ta wygrana i nawet gdyby tam nie było kamer, to gwarantuję wam, że moje zachowanie byłoby takie same w momencie, w którym ona by się zgodziła przystąpić do tej konkurencji, bo tak to napaść, że coś w życiu bym takiego czegoś nie zrobiła. No więc... jakby zrobiłam to naturalnie, to było mega naturalne, w ogóle to nie było tak... Patologię masz w naturze. To w ogóle nie było tak reżyserowane, ani pod zasięgi, a jakby to naturalnie wyszło i dlatego zrobiłam content, nie wiem. Okej. Okay. No wiesz, o co chodzi, no, tak, że to naturalne zachowanie zrobiło rozumiem, content, rozumiem, że tak nie? Jakby poszłaś tym, co czułaś żywiołem, no, że tak no powiem. Tak, no dobra, no, okej. Okay. Kurde, ciężko jest, wiesz, przystąpić do rywalizacji takiej z osobą, którą się naprawdę nie lubi, nie? A za co ty najbardziej nie lubisz Igi? Ale posłuchaj, jeszcze ci powiem, że gdyby to była inna dziewczyna, to naprawdę ta walka by tak nie wyglądała.
No to właśnie za co najbardziej nie lubisz akurat? No już powiedziałam, że ona jest po prostu sztuczna. Nie lubię sztucznych ludzi. A to za sztuczność aż nie tak wiem, się ten po prostu żejesz? Słuchaj, na tym, na TikToku sobie oglądam, czasem mi się wyświetli jej live. Jak widzę, jak ona te buziaczki wysyła po prostu co dwie minuty, jakieś tiki masz z tymi buziaczkami. No. No właśnie. No to po prostu dla mnie to jest mega sztuczne i tyle. Okej, rozumiem wszystko. Jest po prostu tak każdemu dupeli, że no nie wiem. Dobra, to ja chcę się spytać, bo to był shot generalnie ze streama Meduzy z konferencji Move, gdzie robił IRL-a. I ja bym chciał się spytać, jaka była twoja reakcja, gdy dowiedziałaś się, że na tym Move'ie nie zagracie. Że tak jakby to wszystko zrobiłaś, czy nie wiem, czułaś smutek? Cała ta szopka poszła na marne. No. No nie poszła na marne, bo jesteś tu, gdzie jesteś. No. Proszę cię, prędzej. Bez tej szopki. I tak nie. Była. Ciężko bardzo pracuję od wielu lat. Dobra, rozumiem, robię że ciężko swoje, pracujesz. Więc ja zasługuję na nie, te miejsce. Nie, ale nie. Przynajmniej jestem w tym jesteś tobą i nie zakładam dobra, żadnej maski. Dobra, tak jak ty. Ale nie jesteś a ty na tyle ciekawo kosztem no. innych dobra. Osób. Dobrze. Zaczynając tak naprawdę, może od twojej podstawówki. Już tam się znęcałaś. No to pokaż mi te screeny. Nie ma problemu. No to pokaż. Mogę ci pokazać. No to pokaż teraz. Na swojego Instagrama. Ale nie, pokaż mi teraz. Nie będę to teraz telefonie szukać. Czemu? Muszę pomaskować dane innych mówiłaś, osób. Że w liceum. Mówiłaś, że w ale liceum. Ale spokojnie, do tego też dojdziemy. Właśnie uważam, szkoła że to ja w liceum. Numer 3 w Gryficach, tak? Tak, jak najbardziej. No dokładnie, także wszystko się, słuchaj, zgadza. Właśnie, to ja uważam, że w liceum. Poczekajcie, dziewczyny, po kolei. Pisały no. do Dokąd mnie twoje się. Ofiary, nad którymi się znęcałaś. I dobrze, ja z chęcią to zobaczę. Budowałaś swoje ego. Później trafiłaś, słuchaj, na mnie. Też moim kosztem chciałaś sobie załatwić walkę tutaj. W ogóle w tamtym momencie nie myślałam. Masz Tindera? A już usunęłam. Aha. Ale okay, to dla mnie żaden wstyd nie jest. Oczywiście Tinder nie jest żadnym wstydem, o ile wykorzystuje się go w prawidłowy sposób. A w jaki ja wykorzystywałam? Nieprawidłowy. Wykorzystywałaś chłopaków, żeby podbudować swoje ego, a później kopałaś ich w dupę. Że co? Tak. Dziewczyno, to, że nie odpowiadałam komuś na wiadomość, to znaczy, że kopałam. To nie chodzi o odpowiadanie komuś na wiadomość, tylko chodzi o to, że dopuściłaś się pewnych czynów, a później dopiero kogoś zlałaś. Też chciałaś podbudować tego, tak? Nie, ja po prostu nie umiem w sprawy związkowej. Nikt mnie na tyle nie potrafi zainteresować swoją osobą, żebym się przy kimś utrzymała. Może ktoś z tobą no. już nie wytrzymuje. Nie. Cały czas stawiasz. Nie, to ja zawsze od kogoś. Stawiasz cały czas TikTok. Ale dziewczyno. On mnie porzucił, dziewczyno, a jest samotna. To są TikToki przetłumaczone z języka angielskiego na polski. Rozumiesz? TikToka odnośnie Kacpra Błońskiego i jego a gdzie ma, dziewczyny, powiedz mi, jest drewniana w łóżku, też powiedz mi, gdzie masz napisane, że chodzi o Kacpra Błońskiego. Podasz mi, kurwa, gdzie masz napisane. Kacpra, bo to nawet nie. do Kacpra dotarło. Nie, pokaż mi, gdzie masz napisane Kacper Błoński. No teraz to już nie tak. Nie, zobaczy, pokaż mi. Nie, ja ci bardzo pokażę. Proszę bardzo. Kurwa. Tak samo dodawałaś różne TikToki odnośnie Amadeusza i on o tym ostatnio proszę, też wspomniał. Gdzie tu jest napisane Kacper Błoński? Dobra, dalej cię lubię, ale trochę zdziwił mnie fakt, że po nagrywkach zaczęłaś odpowiadać mi, jaką to twoja ex nie była kłodą w łóżku, mimo że byliście w publicznym związku. Gdzie masz tak, napisane tutaj wyżej, Kacper parę Błoński? Parę TikToków wyżej były inne informacje, które łączyły się w całość. Nie! I to nic nie było. Trzeba było połączyć kropki. Nie, nic tam nie było. Mój cały kontent się opierał na Ferrari, więc z jakiej racji by miał być tam Kacper Błoński? Dobrze. A poza tym Kacper Błoński nie był... No tak jakby jako... ja z tego screena nie umiem wywnioskować, że chodziło o... Właśnie. Tak, ale tam było jeszcze... Nie, bo Iga kroki. Sobie dopowiada. Mhm. Tak, żeby było na jej dużo korzyść. Osób tak powiedziało i teraz... Nie, nie było tak i nie wiem, jakie było pytanie o czym... Bo coś mówiłam i mnie właśnie wybiła z rytmu. No, a o tym gnębieniu. Tak. To ja wręcz uważam, że to ja byłam gnębiona w liceum i w ogóle nie wiem, skąd ty masz takie informacje, że ja kogoś w liceum gnębiłam. To mnie bardzo, bardzo ciekawi. Widzisz, mam swoje dobrze. Źródła. Dziewczyny, ja bym chciała wam zrobić pierwszą walkę. Walkę na wiedzę. W sumie nie pierwszą, tylko już w sumie drugą walkę, bo pierwszą mieliście. Ja chcę zrobić wam pierwszą walkę, to jest test wiedzy o błocie. I chciałem wam po prostu, po 5 pytań macie dziewczyny i sprawdzimy po prostu, która z was jest, że tak powiem, większym błotnym weteranem. No. Dobra, pierwsze pytanie do Weroniki. Co to jest błoto? A, rodzaj skały, B, mieszanka wody i ziemi, C, typ roślinności. No powiedzmy, że B. B, jest to poprawna odpowiedź, jeden punkt.
Tak jest, brawa, brawa, moi drodzy. Klask, klask na czacie. Dobra, pytanie do Igi. Gdzie najczęściej można spotkać błoto? A. W pustynnych rejonach, B. W wilgotnych, nisko położonych obszarach, C. Na szczytach górskich. Na nagraniach Goatsów. No, ja w sumie mogę zaliczyć. To prawna odpowiedź. 1-1 w punktach. Dobra. Pytanie trzecie, Weroniko. Trzecie. Jakie zwierzęta są znane z tego, że lubią błoto? A. Koty, B. Świnie, C. Jaszczębie. No B. Dokładnie, jest to poprawna odpowiedź. Teraz tak, pytanie numer 4. Jaka jest rola błota w rolnictwie? A. Niszczy uprawy, B. Pomaga w utrzymaniu wilgoci w glebie, C. Nie ma wpływu w rolnictwo. Wchłania do czepy. Tej odpowiedzi nie zaliczę, jeśli nie odpowiesz mi poprawnie. A, B lub C. Jeszcze raz? A. Niszczy uprawy, B. Pomaga w utrzymaniu wilgoci w glebie, C. Nie ma wpływu na rolnictwo. B. Poprawna odpowiedź. Zajebiście. Teraz odbieramy telefon, a test dokończymy sobie później. Mm-hmm. Halo, halo. Kogo witam, kogo goszczę? Hej, nazywam się Marta. Cześć, Marta. Dzwonię, bo akurat też jestem uczestniczką GOATS od Amadeusza. Cześć, GOATS. Marta. Cześć, Marta. Cześć, Igunia. Cześć. Dzwonię, aby zapytać się, mam pytanie w sumie do Weroniki, że czemu na nagrywkach GOATS, kiedy była taka powerful, wszystko super, dziewczyny jesteście świetne, bądźmy takie dla Amadeusza, nie możemy mu pozwolić. Kiedy wyszłaś i Amadeusz cię odrzucił, nagle zostałaś wielce obrażona i potem, kiedy odcinek wyszedł, budowałaś sobie content na tym, że dziewczyny są puste, że są takie i takie, to też uważasz, że jesteś pusta? Nie uważam tak. Już? Nie uważam. Tak, to było to całe pytanie? Czy uważam, że jesteś pusta? Biorąc udział w tak kontrowersyjnym programie, raczej bierzesz to wszystko pod uwagę, mówiąc też tak o sobie. Ja nie uważam, że na odcinku z Amadeuszem zrobiłam sobie idiotkę przed kamerami. Tak jak mówię, TikTok był kierowany do niektórych dziewczyn, które uważam, że to zrobiły i tyle. Uważam, że tak zrobiły. No, mi się wydaje, że biorąc to wszystko jakby na klatę, cały ten program, no to wypowiadając się tak w internecie, też to bierzesz na siebie, że też się tak zachowywałaś. No nie, raczej nagrywając TikToki nie miałam na myśli siebie, tylko dziewczyny, które zrobiły z siebie idiotki przed kamerami na odcinku z Ferrari. To jest chyba oczywiste, że nie nagrywam TikToków o sobie. What the fuck? No dobrze, ale nagrywasz też o tym, o innych i myślisz, że cały świat kręci się wokół ciebie, a tak nie jest, bo każdy ma w ciebie wyjebane. No dobrze, to jak masz wyjebane, to po co dzwonisz? Dzwonię, aby zapytać się ciebie, czy też tak no właśnie, czyli nie masz we mnie wyjebane, bo dzwonisz, słuchaj, i się mnie pytasz. Bo jestem za Igą i będę za Igą. No dobrze, ale przyznaj, że nie masz wyjebane, bo to ty do mnie dzwonisz, dziewczyno. To ty do mnie dzwonisz, nie ja do ciebie. Dzwonię, aby zadać pytanie, bo nie odpisujesz właśnie, na żadne wiadomości. Właśnie, czyli nie masz we mnie wyjebane. Ale nie odpisujesz na żadne wiadomości, usuwasz komentarze. O właśnie, jeszcze jesteś w moich DM-ach, o kurwa. Jestem w DM-ach u ciebie po odcinku, a nie dobra, się dziewczyno, weź, bo się sama wyjaśniasz. Powiedziałaś, że masz we mnie wyjebane, a co się okazuje? Dzwonisz do mnie tutaj na face to face, jesteś w moich DM-ach. Buziaczki dla ciebie. Byłam u ciebie w DM-ach po odcinku, nie teraz, a odcinek. Dobra, nieważne kiedy, ważne, że jesteś. Już skończyłaś? O, super. Dobra, Iga, powodzenia dla ciebie. No, dziękujemy za telefonik. Dzięki, pa, pa. Dzięki pa, pa. Bardzo za telefon. Dzięki, do zobaczenia. No, pa. Dzięki bardzo za telefon. Dobra, dobra. Dziewczyny, wracamy do naszego testu. Tutaj nie ma opcji, że nie, jest 2-2 w pytaniach. Jak 2-2? Nie zaliczyłeś jej tamtego? Nie, no zaliczyłem. Z tymi dwa. Ale odpowiedziałam dobrze. Dobra, piąte pytanie. Czy błoto może mieć właściwości lecznicze? Tak, w niektórych przypadkach. Nie, to tylko mit. Tylko w bardzo rzadkich przypadkach. Tak, błoto ma właściwości lecznicze. Zajebiście, to prawda. To studiuję prawda. Kosmetologię. O, no to nie, no tutaj jest. A ty też studiujesz? Wychowanie fizyczne. A, to coś innego. Nie widać. Po tym, jak nie mogłeś przeskoczyć przez snowę ksiana, nie widać, że studiujesz wychowanie fizyczne. To ty stałaś obok i patrzyłaś, jak nie, ale skakuje? Słuchaj, sobie obejrzałam odcinek i widać, jak próbujesz
przeskoczyć i ci to nie wychodzi. No proszę cię, dotarłam do mety i dałam radę. Ale miałaś problem, żeby przeskoczyć przez snowy Ksiana. Kurde, i mnie to cieszy, jeszcze do wartościowania. Mnie to mega, mega, przeskoczyłaś, tak, wow. Mega mnie to bawi, że studiujesz AWF, a nie umiesz przeskoczyć przez snowy Ksiana. Ja w ogóle nie będę na to odpowiadała, bo to jest żałosne. Dobra, ostatnie pytanie, szóste. Zrobimy tak, utniemy trochę i będzie albo remis, albo Weronika wygra. Jest tak, jakie zagrożenia wiążą się z błotem? A, brak tlenu w wodzie, B, utrata równowagi, upadek, C, zwiększone ryzyko pożarów. B? Jest to poprawna odpowiedź, mamy remis. No. I mamy remis, a te starcie rozwiąże się, moi drodzy, na gali Fame Reborn, gdzie zapraszamy was do kupienia biletów na Fame TV. A ja, dziewczyny, tak jakby chciałem was zaprosić teraz do face to face'a, żeby zobaczyć, jak wyglądacie warunkami fizycznymi. Moi drodzy, te starcie odbędzie się na gali Fame Reborn w łódzkiej Atlas Arenie. Bilety dostępne na fame.tv. Już zostało naprawdę niewiele, więc warto kupować. Zniszczycie to. Zniszczycie. Sobie załatwię już sobie nosek na barter, bo ci go połamie. Na pewno. Tak, coś jeszcze? Nie, to wszystko. Dziewczyny, jeszcze jakieś ostatnie słowa, bo kolejne starcie będziecie miały, że tak powiem, typowo gadkowe w, ja nie mam na konferencji. Słów na tą dziewczynę. Czy macie ja jakieś już ostatnie 3 słowa do siebie? Ja myślę, że wynik tej walki jest dla wszystkich oczywisty, tak jak widać to na betkliku. I po prostu ta walka to będzie tylko i wyłącznie formalność. Dobrze, że jesteś pewna siebie. Gratulacje. Dziękuję. To wszystko? Tak, dziękuję wam bardzo, dziewczyny. Dziękuję Iga, dziękuję Weronika. I tak, tak jak mówiłem wcześniej, możecie kupować bilety na Fame TV, moi drodzy. Zostało naprawdę niewiele biletów. Jak będziecie chcieli zobaczyć starcie, które właśnie teraz zaproszę i zapraszam Natana Marcunia i Kubę Maślankę do mnie. Tak jest. Siema, Wulfik. Siema, Maślana. Siema, widzowie. Bardzo dziękuję. Witam cię, Natan. O kurwa. Cześć. Cześć. Mogę na początku coś powiedzieć? Tak, proszę, ciebie. Możesz. Chciałem przeprosić ogólnie za to, jak wyglądały wszystkie moje programy. Jak face to face wyglądały, jak cage wyglądały, jak w ogóle się zachowywałem. Mogę powiedzieć, że jest to jedynie spowodowane kompleksami w młodości, że nie dostałem wystarczającej miłości od rodziny, że też nie poznałem kobiety, która mogła mnie wspierać właśnie w tym. No nie wiem, co to znaczy, wiesz, miłość. Nie wiem, co to znaczy wrócić do domu, że ktoś powiedział, jestem z ciebie dumny. Żeby ktoś mnie przytulił, pocałował, powiedział, dziękuję kochanie, że jesteś. Teraz naprawdę skupiam się tylko i wyłącznie na treningach, na sportowym nastawieniu do wszystkiego. Żyję w celibacie już bardzo długo, ponieważ 3 lata jestem bez seksu, bez masturbacji, a teraz jakby gazuję jeszcze bardziej. Wiem, że to jest jakby, to nie jest KSW, żeby tutaj, wiesz, się kłócić, bić, tylko to jest Fame MMA, to jest Freak Fight. Także no, tutaj zachowujmy się normalnie, zachowujmy się jakby normalnie tutaj i porozmawiajmy o czymś, żeby ludzie zobaczyli fajne widowisko w klatce, bo to jest najważniejsze, tak jest. Żeby dać fajne show i pojedynek w klatce. To popieram. Właśnie, niech będzie sportowo i tego się super trzymajmy. Przeszedłem dużą przemianę i cieszę się, że tak jest. Nieprawdopodobne. Ludzie się jak z dnia na dzień człowiek potrafi się zmienić. Coś ludzie, pięknego. Ludzie się zmieniają. Naprawdę, z dnia na dzień, tak naprawdę z godziny na godzinę człowiek się zmienia, bo jeszcze 15 minut temu wchodziłeś tutaj i jechałeś z dziewczynami. No wiesz, to są dziewczyny, więc należy im się szacunek za to, że się takie urodziły. Nie każdy ma pochwy, niektórzy mają penisa. Kurwa. Niektórzy mają, no. Niektórzy niekoniecznie. Prawda. Jesteś na przykład wyżołowany jak kutas, a jesteś pizdą. To jest dziwne, nie? Jest poziom, jest poziom, dobra, poprzeczka tutaj, to możemy zaczynać. Przepraszam. Spoko, przepraszam. No jest git, stary. Nie, podaj rękę. Ale zachowasz kulturkę? No to jest trochę... Ja ci podam, to było niehonorowe. Nie, jest to dla mnie. Rękę, a ty mi rękę. Podałem, podałem, spoko. Sportowe zachowanie, to się zachowujemy sportowo. Spoko, podałem. Nie, no widać, to jest sportowy pojedynek, mój drogi. Tak, sportowy pojedynek, zachowanie. Nie czuć w ogóle złej krwi, nie? Jest sport na pierwszym miejscu. Dobra, chłopaki, na samym starcie pytania tak lub nie. Natan, do ciebie głównie bardzo bym prosił, żebyś odpowiadał tak lub nie. Pewnie, Kuba. Nie rozwodził się. Dziękuję ci, Natanie.
Dobrze, więc pierwsze pytania lecą do ciebie. Muszę patrzeć, bo ja nie chcę, możesz, żeby się czuł. Możesz, jak najbardziej. Możesz się sobie popatrzeć w oczy. Chcesz patrzeć mi prosto w oczy, tak? Właśnie nie, wolałbym ziemię. Dobrze, masz ziemię. Wiesz, no, nie jak coś, to czekam. Nie będę się stresować, ja się chcę subić na tych treningach, nie? Dobra, dobra. Dobra, Nathan. Kubę Maślane szanuję najbardziej z moich wszystkich przeciwników. Wiesz co, szanuję każdego przeciwnika, z którym walczę. Bo to ma być fajne show w klatce. Wolę prowadzić obecny content niż być bogiem estetyki. Tak lub nie, Natanie? Wolę być po prostu sobą. Tak, a tak czy nie? Okej, okej, okej. Ale obecny content, mógłbyś wytłumaczyć, co to znaczy? No, że tak powiem, no teraz jesteś aktualnie sportowcem i ja to bardzo szanuję, ale no i taki content, który robiłeś jeszcze 15 minut temu, nie, na Twitterze nie, i tak nie. dalej. Wolę być sportowcem i dawać fajne pojedynki w klatce. Sportowcem jesteś, tak? Wolę być sportowcem. A tak szczerze, tak jakby określasz się jako sportowca, tak? Aktualnie dążę do tego, aby być sportowcem. Dążysz? Tak, okay. Bo zachowałem się niestosownie bardzo i pokazywałem po prostu zachowania, które jakby nie przystoją na właśnie na prawdziwego sportowca, którym jestem, którym chcę być, przepraszam. Dalej dążysz do UFC? Wiesz co, stwierdziłem, że to nie jest na mnie chyba, nie? Nie nadaje się chyba takiego. No chyba niekoniecznie. Tak, no. Tak lub nie? Tak, nie. Nie, okej, okay, dobra. Nie no, mieszmy, wiesz, fame ma jakby, muszę jeszcze się trochę dużo nauczyć, żeby trafić do UFC. Jasne. Czy trafię, wątpię. Rozumiem, to jest... Patrz, jak zmienił, co? Mega... Nagle szansę spadły. Zdziwiłem się, bo jesteś w przygotowaniach podobno tak ciężkich, jakich Conor nie miał do walki z Khabibem. Nie, kłamałem. Nie mam szans z Khabibem, nawet w stójce. I nigdy bym się nie porównał do Conora. Kurde. To naprawdę... Ale patrzcie, jaka nowa kreacja od razu, mocny co? Statement. Mocny statement z twojej strony. Jest to naprawdę zaskakujące. Widzi chłopak, że... Taki jesteś ten... Czemu tak jestem? Normalnie. Ja się zachowuję bardzo normalnie zawsze. Po prostu widzę, jak piękną zmianę kreacji, bo widzę, chyba że... dobrze, że zauważyłeś, że tamta już nie działa na ludzi, tak? I czas na coś nowego. Brat bliżej. Chyba dobrze, że ludzie się... Jutro za brata Pita się nie przybierał. Chyba dobrze, że ludzie się na dobre zmieniają, nie? Znaczy, kurczę, no, czy na dobre, no... Ja nie uważam, że... Jeśli tak uważasz, to spoko, no, dąż taką, leć taką drogą, jaką uważasz. Sobą. Ludzie mnie spoko. Zawsze szanować. Dobra, lecimy dalej. To jest najważniejsze tak, dla mnie. Tak. Lecimy dalej. Uważam, że powinienem mieć walkę wyżej niż mam. Nie, ja myślę, że nawet troszkę niżej. Za dziewczynami one się wykazały trochę bardziej. A to dziewczyny są, to dami, niech mają szansę nie się pokazać. Może fajny pojedynek dadzą w klatce. Dobra. Że generalnie to, czy dziewczyny zasłużyły na tą walkę, czy nie, to nie nam oceniać, Nathan, ale uważam, że to wyzywanie było zupełnie niepotrzebne. Zgadzam się z tobą. Zgadza się? Tak. No kurde, co to, po co my tu przyszliśmy w ogóle, jak ty w ogóle, wszystko nie wiesz, taki walera. Tu Facebook od razu jakieś wyzywanie. Chłopaki. Nie no, pewnie, że nie. Mamy poziom klasy. Ja się bardzo cieszę. Ja się bardzo cieszę, że jestem w stanie z tobą na poziomie pogadać. Nie fajnie, że tak strasznie do siebie się odzywały w takim tonie stosunku, ale niech dadzą fajne show, fajne pojedynek w klatce, to jest najważniejsze. Zruszamy troszeczkę dalej, dobra? Ale nie bój się, ja jestem... Sporo miejsca. Ja naprawdę się cieszę, chłopaki, że... No po co między wami zimna, jest właśnie no. Już taka, można powiedzieć, relacja przyjacielska. Jesteście ziomami. Normalnie, na burgerka lecimy potem. Chłodna głowa. Na hot doga. Chłodna tak. Głowa, no i co, w klatce damy pojedynek, nie? W klatce tak. No. Ja generalnie sporty walki, zostawiam siły właśnie na oktagon. No. Tam będzie się działo, tutaj no właśnie, nie ma nie co, musi, wiecie, no. Nie ma co udawać za dużo. Prawda. I kreować się na jakiś tutaj... Nie kreować się, kim się nie jest, nie? Dokładnie tak, nie kreować się na tego. To jest najważniejsze. Dokładnie. Dobra, kolejne pytanie, Nathan. Jestem bardziej inteligentny niż mój przeciwnik. Kurczę, wydaje mi się, że nie. Gdyby tak było, to wy ludzie mnie lubili, a mnie nie lubią. Tylko starajmy się tak lubić, już, żeby w miarę... Okay, nie, żeby już ten, sprawnie uważam, już kumali, że... Uważam, że mój przeciwnik jest bardziej inteligentny niż ja. Wszyscy kumali, że jesteś odwrotnością tego, czym byłeś, jesteś, Nathan. Już możesz normalnie gadać, dobra? Nie, dobra. Ludzie... Ty negujesz to, co powiedziałem. Nie, tak, neguję, bo taką taktykę obraję, że ciężko mi będzie z tobą dyskutować, jak robisz sobie jakąś ofiarę teraz. Okay. Nie robię ofiary. Ja uważam, że właśnie powinienem się po prostu zmienić, dać przykład młodzieży. Sport teraz, sport. Kulturka. Meine idole is Nathan Marcin. I oktagon zwykle. 9 grudnia. Współczuję. Pokażemy. Show fajny, nie? W klatce. Dobra, kolejne pytanie do ciebie, Nathan. Ludzie, którzy twierdzą, że jestem odklejony, mają rację. Tak. No a kto normalnie się zachowuje jak ja? Znasz taką osobę, która tak by się zachowywała, takie rzeczy gadała? Stary, ja przegrałem z Darulwem, a coś mi się w głowie przedstawiło, że do UFC chciałem iść. Jestem jeszcze od Khabiba. No mówię ci, że ja zrozumiałem pewne rzeczy i... No ale zbiłeś znowu na ziemię, to jest piękne. No, wygromalniałem. Kurwa, w 15 minut taki tak naprawdę upadek na ziemię. Czy jest on upadek? Ja bym powiedział wzlot.
bo w końcu wziąłem się za sport, a nie upadek. I to jest teraz forma życia będzie na waleczce, tak? Kurczę, nie. Będzie życióweczka? Nie, nie będzie. Będzie bodyfacik poniżej 16% w końcu? Strasznie, wiesz co? Czy nie styknie? Ty miano, w ogóle chcę ci oddać miano Boga estetyki. Oh. Serio, dla mnie jesteś Bogiem estetyki. Serio, nie zasługuję na to, uważam. Ja też uważam, że nie zasługujesz, ale ja też nie zasługuję. Nie, moim zdaniem zasługujesz, bo jesteś naprawdę sportowcem, dajesz sobie wszystko, motywujesz młodzież, dlatego oddaję tobie miano aktualnie Boga estetyki. Super, bardzo się cieszę. Kuba, macie marker? Macie marker, sobie na czole napiszę? Nie musisz, czułko masz i tak już ładne. Dumnie bym z tym chodził. Chciałbym, żeby pani Kasia, która gdy wszystko prowadzi, jak jeszcze nie zrobiła koszulek, że to jest zrobiona napis Bóg estetyki. A mi wystarczy. Nie, mi mój pseudonim odpowiada. No, tak? Najmocniej, bo nie wiem, czy ktoś do mnie dzwoni. A może wyciszyłbyś telefon na programie? Tak, z przyjemnością. Zapomniałem tego zrobić, widzisz, ale nieznany numer, to podejrzewam, że ktoś może chciał wykorzystać sytuację. Jak zachować klasę? Już, samolotowy odpalony. Lecimy. Nathan, kolejne pytanie. Kuba Maślana to tylko rozgrzewka przed następnymi. Kurczę, jest, naprawdę mam szacunek do przeciwnika, przykładam się. Tak lub nie. Bo musimy trochę przyspieszyć. Okay. Czy to tylko rozgrzewka przed następnymi przeciwnikami? Kuba Maślany nie zasłużył na walkę ze mną. Zasłużył. Bóg estetyki to już przeszłość. Tak. W obecnej formie Daro Lew nie miałby ze mną żadnych szans. Miałby szansę. Okej. Okay. Kuba, teraz pytanie do ciebie tak lub nie. Dobrze, słucham. Uważam, że Nathan brał sterydy. Tak. Uważam, że mój przeciwnik dobrze gra swoją postać. Nie. Uważam, że mój przeciwnik poza kamerami jest inny niż się pokazuje. Zdecydowanie. Nathan nie ma szans z żadną osobą, którą wyzywał do walki. No, lista tam jest długa. No właśnie, w tym problemie, że nie do końca pamiętam wszystkie persony, które Nathan wyzywał. No na przykład Piotrek Szeliga. Uważam, że z Szeligą nie miałby szans, tak. Jak ty masz teraz Nathan podejście do Piotrka? Kurczę, wiesz co, strasznie mi wstyd za te wszystkie słowa, które kierowałem do Piotrka. O tej, wiesz, jakiejś żonie trenera, o takich jakichś wyzwiska, że jest... No wiesz, dla mnie to jest po prostu masakra i przepraszam. Piotrku, przepraszam. Ja uważam, że... Ale spokorniałeś, stary. Strasznie sportową dać walkę. Jak mówiłem, skupić się na tych treningach. Po co taka krew jakaś zła, nie? Nikomu to nie jest potrzebne. Ludzie chcą widzieć fajne, sportowe pojedynki, a nie jakieś wyzwiska, ciągle jakieś kłótnie, jakieś grożenie sobie, bicie się na konfach i na różnych takich rzeczach, bo zawsze się przecinamy, to się bijemy, grozimy sobie. Nie, ja uważam, że Piotrek jakby przepraszam się za wszystko i mam nadzieję, że po prostu wybaczysz mi to i że damy fajną, sportową walkę. Piękny statement. Piękne przeprosiny. Kuba, dobra, kolejne pytanie, ciśniemy. Uważam, że gdyby nie Amadeusz, Nathan byłby inny niż teraz. Pewnie tak, chociaż no ja kurczę nie wiem, jaki wpływ miał Amadeusz na Marconia. Marcin teraz jogę jakąś odstawia tutaj. Wiecie co, ja bym chciał strasznie, żeby Marcin pokazał raz tak przed kamerami, jaki jest naprawdę, zamiast cały czas kreować się. A teraz słuchaj. No, słucham. Jedno słowo, jedno pomówienie. Jedna rzecz, która mi się nie spoda, która będzie z daleka od prawdy. O. Jedno kłamstwo i za wszystko będziesz karany. Tu, ja wiem, chyba jakaś zmiana tożsamości wleciała. Będziesz karany. Jakiś demon za ciebie wstąpił? Będziesz karany. Chcę, żebyś miał pełną świadomość tego, że za wszystko będziesz karany. Spoko. Za wszystko. Dobra. Bez wyjątku. I mogę podjąć pełną świadomość swoich słów, że za wszystko będziesz ukarany. Dobrze. Pięknie odegrałeś rolę. Czekamy na następne wcielenie. Pizdę, to po pierwsze. Ja pozwolę coś mówić. Wrócił stary Nathan, moi drodzy. Oko, a już tak klaskaliśmy. Pozwolę coś mówić. Taka piękna przemiana. Zwierz. Już szóstkę z zachowania bym ci wystawił prawie. Tak? No i zacząłeś czekać. To dawaj. Elegancko. No. Dawaj. No, odpowiadaj dalej. Dobra, lecimy. Dobra, lecimy. Przejdźmy może do pytań już takich... głównych, że tak powiem. Nathan, ja bym się chciał bardzo ciebie spytać i odpalić screena numer 5. Piękny jesteś. A to farbowane są włosy? Dzięki ślicznie. Ciekawości farbowane. No, rozjaśniałem sobie już, mam odrostę. A, rozjaśniałeś? Chcesz mi wyrównać kolorek? A, wiesz co, do mnie ktoś dzwoni też. No zobacz, jaki brak kultury. Samolotowy byś odpalił. No, odpalę, no. Ale nie, wiesz co? Nie odpalę, bo nie będziesz mi mówić, co mam robić. Jednak bym prosił na to. Że... Dobre. Nie, pierdolę. Farbowałeś włosy, tak? Rozjaśniałem, no. Czyli farbowałeś, tak? Farbowałeś włosy. Okay, no. Dziękuję. Nie, tyle mi wystarczy. No. Nathan, powiedz mi, jak ty byś się odniósł do tej grafiki, którą mamy tutaj? I czy ty teraz jako osoba, która trenuje zapierdala, dąży do UFC? Nie dąży do UFC? Co jest? Powiem ci tak, a co to był za śmiech? Z czego się zaśmiałeś? Z tego, że to jest najprawdziwszy mem, jaki widziałem.
Dostaj w pizdę, obiecaj przemianę, przepraszam. W pizdę to może zaraz ty. O kurwa. Co ci ja nie po cholerę dom było. Co ci nie podam? Nie, spokojnie, trzymajcie mnie, nie jestem idiotem. Ale co ci nic nie zrobię, bo ja mu zrobię dopiero coś dziewiątego. Przesadziłeś tego, przesadziłeś teraz. Nie odstawiaj takich cyrków, dobra? Co ci się nie spodoba w tym memie? Dlaczego się zaśmiałeś? Ze mnie nikt się nie będzie śmiał, od tego zaczniemy. Serio, ja nawet nie wiedziałem, że to jest aż taki teatr z twojej strony, nie? Nie będzie śmiał z tego, od tego zaczniemy. Udajesz, że wyprowadzam cię z równowagi, a wszyscy wiemy, że cię to nie... Obiecałem, że będziesz karany, jak pies. Będziesz karany za wszystko, co mi się nie spodoba. Będziesz karcony i będziesz ruchany, na zasadach sportowych oczywiście. Ja ci nie oddam, wiesz dlaczego? Mam w sobie troszeczkę kultury. Jesteś pizdą. Jesteś pizdą. Okej, zobaczymy tego. Będę miał co wrzucić. Pluto, jakie było pytanko? Będę miał co wrzucić. Grzeczniej? Grzeczniej. No to panie Pluto. Nie, panie prowadzący. Panie prowadzący. Panie Baruwa, no. A mogę... Widzicie widzowie? Nie chciałem, żebyś mówił Pluto. Tak jakby nie życzysz lubimy sobie się, tego. Lubimy się. Prawda. Uważam, że jesteś w porządku człowiekiem. Ja też uważam, że jesteś w porządku. Obraziło cię słowo Pluto? No, jak znajomy tak mówi, to chujowo, nie? A ja się pytam, ja nie wiem, czy cię nic obraża, czy nie. No to ci odpowiedziałem, że jak znajomy mówi, to chujowo. Dobrze. Szanuję cię. Proste, Nathan. Szanuję cię. No i git. No i tyle. Pokaż, jakiego masz menadżera, ci radził takie ruchy. Przymknij się na chwilkę. Dobra. Pokaż mi tego mema. Ja ci przymknę mordę na walerze. Dobra, czekajcie chwilę. Zamilcz. Czekaj, Nathan, bo na linii mamy Piotrka Szeligę. To jest niesamowite. Halo, halo, Piotrek. O. Cześć, Piotrek. Siemano. Cześć, mamy właśnie face to face'a, w którym uczestniczy Nathan i Kuba Maślanka. Śmietnik Marcoń, tak? Dzień Piotrek. Dosłownie jakiś czas temu, nie wiem, z 10 minut temu, Nathan oficjalnie ciebie przeprosił. Nie przeprosił. Przeprosił. Na ile to było poważne? Jest najlepsze, że przeprosił go Nathan, ale Nathana już nie ma, Piotruś. Ty Nathana już nie ma i będziesz ruchany. No to ty się spotkasz z Piotrusiem, śmieciu jebany. Peter! I zobaczysz, które pół dnia dłuższe, kurwa. Czemu cię nie ma w studio? Jak ci łeb rozkurwie o kolano. To przyjedź. Przyjedź. Ta, przyjedź, kurwa. Przyjedź. Przyjedź do studio. Spokojnie. Przyjedź, pamiętaj. Pamiętaj, góra z górą się nie zejdzie, ale człowiek z człowiekiem zawsze. A za te słowa, co powiedziałeś ostatnio odnośnie mojej rodziny i od tego wszystkiego, to tego ci już, kurwa, nie daruję, śmieciu jebany. Wróćmy, Piotrek. No to zobaczysz, wrócisz bardzo szybko, kurwa, tam skąd przyszedłeś. Wróćmy, Piotrek, nie twojej rodziny. To jest najważniejsze. No. Tylko rodziny twojego trenera. To jest ale to już jest moja rodzina, ty śmieciu jebany. Już? Ja o nią dbam, kurwa. Ja robię wszystko tak, żeby mieli, co potrzebują. Więc, kurwa, jeżeli ty grozisz im, to grozisz mi. A w takim wypadku będziesz rozjebany. Komu grożę? Będziesz rozjebany, śmieciu. A powiesz, ale komu grożę? Będziesz rozjebany. Ale śmieci to ty będziesz zbierasz rozjebany. Akademii pana Kleksa, kurwa. Ci dobra, panowie, teraz każde przekleństwo to jest dyszka na piecki, dobra? Kuba, nie pozwolić się odezwać. Też, spokojnie. Ja pozwoliłem się odezwać. Dorośli rozmawiałem, Kuba, cicho. Czekajcie, Kuba. Piotku, w jaki sposób obraziłem twoją rodzinę, powiedz? Jakiś link do zbiórki? Twierdzając fakty. Kurwa, to obejrzyj sobie swoje wywiady, które dawałeś, debilu jebany. Wywiady na pana. I co tam mówiłeś, kurwa, ty odpierdoleńcu zajebany. Ale za te słowa będziesz karany, będziesz karcony. Kurwa, kto tu będzie karany, to zobaczymy. Piotr, spójrz mi w twarz. Zobaczymy. Spójrz mi w twarz, kara cię spotka i to tak, że sobie nawet nie jesteś w stanie sobie z tej swojej, kurwa, pojebanej wyobraźni tego wyimaginować. Ciekawe. Chłopcie, urwa, jest przeszło. Piotrek, twoja głowa, moja noga. Twoja głowa, moja noga. Śmietniku, kurwa, moja ręka, chodź. Twoja szczęka, kurwa. Zapraszam, piwnicy dzwonią, zapraszam. Zapraszam, Piotruś. Będziesz pakowany, kurwa. Tak, Nathan, powiedz tak, za wszystko, za wszystkie słowa, ty kurwo. Ty golibrodo, kurwa. Golibroda, za wszystkie słowa będziesz ruchany. Będziesz ruchany w oktagonie. Nathan, jak z tymi przeprosinami? Nie to też. Chłopie, Nathan go przeprosił. Nathana już, kurwa, nie ma od dawna. I będziesz tak... Chłopie, ja cię, kurwa, wstój! Człowieku do Staszęcina. Dobra, wy się tak przeszczekujecie za każdym razem na jakiś panel. Kuba, dorośli rozmawiają. Dobra, to rozmawiasz, czy... A znasz jakieś inne przecinki oprócz przekleństw? Kurwa. Dlatego zamknij pizdę, kurwa, Piotruś. Wyjdź, kurwa, z bunkra, bo cię szukają w Rzeszowie i w Warszawie. Ja muszę zejść jakby intelektualnie do twojego poziomu, żeby się, kurwa, móc z tobą porozumieć, więc ci mówię, że będziesz jebana dziwko rozjebana. Przyjedź! Miałeś przyjechać, mieliśmy porozmawiać. Wiesz, gdzie jestem. Kurwa, będziemy rozmawiać, jak się zobaczymy, spokojnie. Mieliśmy rozmawiać, a nigdy spokojnie nie przyjechałeś. Będziemy rozmawiać, jak się zobaczymy. Nigdy nie przyjechałeś, bo ty tylko jedynie gdzie jesteś. Myślę, że będzie jeszcze konferencja, bo właśnie na tej samej gali. Spokojnie. Dobra, więc bardzo
telefon, bo to już... Bardzo bym chciał być na panelu z Piotrkiem, bardzo o to proszę, ponieważ wtedy będę mógł być bliżej niego, w końcu poczuję, jak bardzo ładnie Piotrek pachnie, bo mówi, że... To jest déjà vu jakieś razy 7, już słyszałem takie Piotrek, rozmowy 5 razy. Zamknij pizdę, Kuba, kurwa, nie pozwolę ci mówić. Ale poczekaj na to. I nie będziesz, kurwa, pił. Ja będę pił. Od tego zaczniemy. Piotruś. Ale z ciebie trochę wody zejdzie, bo tak nie wiem. Nie przerywaj, proszę rozmawiać z Piotrkiem, ale proszę. Ale jak cię proszę, dobra, słuchaj, ale... jedno słowo do ciebie, Piotrku. No, skończ już, skończ, wystarczy. Nie pozwoliłem ci mówić. Piotrku. Nathan, prosił cię, ale ludzie nie chcą już tego oglądać. Kumasz. Nie dzwoń, nie błaznuj. Na czacie JN pewnie się sypie, tak coś mi się wydaje. Poczekam tutaj do 23 na ciebie. Zapraszam, bo kończymy tak prędzej. Chłopie, ty ja... Spokojnie, my się zobaczymy. Ja nie będę robił tego, co ty sobie życzysz. Ty zobaczysz tylko moją pięć. Piotrek, dzięki bardzo za telefon. Będziecie na pewno jeszcze mieli okazję na konferencji sobie pewnie porozmawiać. To nie jedno. Nathan, zapamiętaj sobie to do końca życia. Góra z górą się nie zejdzie, ale człowiek z człowiekiem zawsze, a ja cię, kurwa, dojadę za to wszystko, zobaczysz. Dzięki bardzo, Piotrek, za telefon. Miłego wieczorku ci życzę. No hej, papa. Papa. Ej, on te książki, on te, kurwa, teksty w książkach przeczytał, czy Davida Gogginsa oglądał, kurwa, który to mówił, bo nie wiem. Oj, Peter, zawsze zabawny, jak dochodzi do konfrontacji, to tylko na słowach się kończy. A jak było ostatnio na programie, kiedy mieliśmy się przeciąć? Mówią, że ja z nim nie będę rozmawiał, ochrona mnie wzięła. Na cage'u, faktycznie. Tak, ochrona mnie wzięła, no. Potem, no chodź tutaj. Dobra, zadawaj pytanka, już jebać tego Piotrka. Rozpierdolę go przy najbliższej okazji. Kurwa, a mogę ładnie się wypowiadać, elegancko. Będzie niedługo okazja i go rozjebie. Dobra, Nathan, ja bym chciał wrócić do screena numer 5. Jeszcze masz kogoś po drodze, przypominam. Na cię nie zwracam uwagi. Mam nadzieję, że... Śmieciem. Mam nadzieję, że po tej waleczce już tak łatwo waleczki nie dostaniesz. Bo uważam, że jest tylu twórców, którzy zasłużyli na to miejsce, a że biorą takich patałów cały czas, to aż nie chce mi się wierzyć. No nie, pięć treningów dziennie, zdrowa dieta, a nie pianie. Widać, stary, właśnie, jak wrzucałeś filmiki z sesji zdjęcia, jaka forma siedzi. No chujowo wyglądam. No, jak mówiłem, w sumie da. Na szczęście jesteś wyżyłowany jak penis. Tylko w środku pizda została niestety. Ale fajnie, że jest wyżyłowany i tak. No, szkoda odpowiadać. Dobrze, Nathan, chciałem do screena numer 5 przejść, którego mamy tutaj. I teraz tak, powiedz mi, jak ty byś się odniósł do tej grafiki? No i się zacznę, czy teraz tak postanawiasz wyjść z tej pętli jako już osoba, która, że tak powiem, trenuje 5 razy dziennie? Przejdźmy może do pierwszego obrazka. Pierwszy obrazek. Pizdę. Żadnej walki nie przegrałem. Bo to nie Nathan Marconi, ja jestem kimś innym teraz. Nathana Marconia już nie ma. Nie. Ła, jestem demonem. Ja nie przegrałem. Kurwa, ła. Jakby... Masz coś jeszcze mądrego, stary, czy cały czas to samo w kółko? Nathan już nie ma. No, wstań, no. Czekaj, wstań. Ja nawet nie wstaję, bo wiem, jak to się skończy. Okej. Okay. Zaczniemy od początku. O. Nie będę odpowiadał głupszemu. Ustępuję się głupszym. Okay. Nie dostałem w pizdę w pierwszej walce, ponieważ w trzecią rundę wygrałem. Okay. Pierwsze rundy nie wiedziałem, co się dzieje, trzecią rundę wygrałem. Jeżeli byłaby to ulica, to bym to wygrał. Ja uważam, że bitwę wygrałem, walkę przegrałem. Trzecią rundę wygrałem. Gdyby to jeszcze trochę potrwało, to bym go zdeklasował. Na ulicy bym wygrał. Także nie twierdzę, że pierwsza jest przegraną. Na ulicy byś zebrał. Ale nie, nie mówię, nie rozmawiam. No dobra, ale będziesz... Rozmawiam z mądrym człowiekiem, przynajmniej takiego, na którego się kreuje. Spoko. Dlatego rozmawiam z Ulfikiem, moim kolegą. No, Ulfik nie musi się kreować akurat, wydaje mi się. To dobrze o niej świadczy. Dzięki, dzięki. Zdecydowanie. Okej, okay, druga walka z Darolwem. No. Również nie była przegrana. Już pomijając, że to nie walczył akurat w drugiej Nathan, bo w pierwszej walce Nathan. Pierwszy raz ty wtedy walczył. Czy kto? Czy Nathan Marceń, czy Bóg estetyki? Kto tam jeszcze był? A do piorunów będziesz wychodził teraz? Jak będziesz z nim walczył? Kupi jest. Jakie będą pioruny? Czy może sobie jakieś, nie wiem, dźwięki słońca puścić, kurwa, tym razem? Czy co tam szykujesz fajnego? Czemu przeklinasz? No kurczę, przepraszam, no rzucę co setne a słowo. A masz jakieś inne słowo niż kurwa w swoim słowniku? Ja wiem. Pójdź sobie do face to face od początku. Nie, no, będziemy ja, liczyć. A ja nie przeklinałem. Ale może zrobić tak, że każde przekleństwo odyszka na pieski. Co ty na to? Nie, ja nie muszę publicznie nic przekazywać. Ja mogę prywatnie pomagać. To ty jesteś atencjuszem, który... Ja jestem atencjuszem. Ale jeżeli już rzuciłeś na pomoc, no to mam nadzieję, że po tym programie z 2000 rzucisz na pieski i dodasz screenka. Co ty oczywiście, na to? Pewnie. Nie, no, ja nie muszę tego zrobić, bo my organizujemy z chłopakami zbióreczkę. Ale no zrób to, jak już powiedziałeś, że ja dla dzieciaków w Kleszewie zresztą, będzie linkać niedługo. Ty jakby pieniędzmi chcesz, jakby wiesz, ale, dyrygować. Ale że, no, stary, no, ty. To było uzależnione od tego, ile byś przeklinał po prostu. Chciałem cię zmotywować, żebyś troszkę kulturalnie się zachowywał. Ja wiem, że to ma być przedstawienie, ale może to w kulturalnie... Co istnieje? Motywacja nie istnieje. Dlatego do tego chcesz mnie motywować. To ja chciałem cię zachęcić w takim razie, żebyś troszeczkę kulturalnie chciał przeprowadzić ze mną rozmowę, no i co ty robisz? Nie istnieje. Żebyś ty idę...
Mam do ciebie pytanie, co? No dawaj. Pytanko, jedno? Odpowiem. Powiedz mi, no? Kurs na ciebie jest bardzo niski, czyli jakby... Tak, wiesz dlaczego? Faworytem, ale ja, daj mi dokończyć. Słucham. Wszyscy na ciebie liczą. No? Każdy w ciebie wierzy. Tak, i nie zawiodę. Osób na ciebie postawiło. Kurczę, wiesz, że nie możesz ich zawieść wszystkich, ludzi, którzy czekają. No wiem. Kurde, ej, wyobraź sobie, przegrywasz z kimś, kto przegrał z Darulwem. No. Jaki to by był wstyd, jaka to była pora. No tak, no ale to jakby jak się ej, ma do tego, serio? Skoro ja wygram, ty przegrasz, no to ja jestem na wygranej pozycji. Nie, nadal. No musisz to zrobić, stary, musisz, serio. Tak, muszę, no. Jest presja. Trzymam się kciuki. Musisz tak, tylko że jestem pewny swoich umiejętności, wiesz. To dobrze. Ty jesteś stary, mocny w gębie, albo próbujesz być mocny w gębie. Jak o umiejętnościach mowa, tak? To ja bym chciał odpalić... Nie bo nie mam ochoty. Czekaj na to, usiądź, proszę cię, bo chciałem odpalić wideo numer 6. Farbowane, tak, dobrze, to mówiłeś. No już gadaliśmy, no. Wiem, ale chciałem się przyjrzeć z bliska. I tak, odpalmy wideo numer 6, jeśli mowa tutaj o umiejętnościach. Ty, Nathan, na swojego Twittera wstawiłeś tarczę. Przeczytasz opis? Tak, przeczytam opis. Dzisiaj zrobiłem pierwszy i ostatni trening w walce. Najważniejsza jest głowa, więc kończę przygotowania i biorę się za siłę umysłu. Instagram. Głowa jest ważna, dopóki w głowę nie dostaniesz. Zamilcz, kiedy ja... Póki będzie sprawna, to może coś tam pomoże. Zamilcz. Kiedy powiem Kuba mów, mówisz. Dobra. Instagram Nathan.Marcon. Tam pokażę, jak ćwiczę głowę, ponieważ głowa jest najważniejsza. Wchodźcie i obserwujcie Natana Marconia. Ma prywatne konto, więc musicie zostawić follow. Nathan. Wtedy może zobaczycie po tygodniu, co wrzucił. Nathan.Marcon pokażę, jak wyglądają moje treningi umysłowe, ponieważ w walce, Kubuś, najważniejsza jest głowa. Aha. A ja głowę mam w tak idealnej kondycji. Tak, głowa jest bardzo ważna. Psychicz, jestem tak nie zgarniesz w banie, rozumiesz? Jestem tak zdrowy. Jakbyś tam nie będzie nic funkcjonowało, to średnio ci to pomoże. Ale funkcjonuje. Pamiętaj, że główkę też trzeba dotlenić. Ale ja nie dostaję, wiesz dlaczego? A z tego co wiem, twoja kondycja kuleje. Ja nie robię sparingów. Nie już sparingu? Nie trenuję. A chodzisz na spacery chociaż? Dlatego nikt... Umiesz ale tak ładnie spacerować, bo koordynacja twoja raczej nie wygląda piesku, na nazwy. Daj mi dokończyć. Bo ja się... Nie odzywaj się na piesku. Piesek. Dobra. Daj mi dokończyć. Ulfik. Tak, w sensie. Kuba. Kuba jak najbardziej. Mogę Kuba mówić? Możesz. Super. Ja trenuję umysł, jak mówiłem. No. Stawiłem wszelkie treningi siłowe po ja bym radził jednak treningi. Daj mi... Prowadzić. Psie jebany dokończyć, co mówię. Dziękuję. Ja odstawiłem wszystkie treningi po to, aby skupić się na umyśle. Wącie jak na tam, ty kurwo jebana, przepraszam za przekleństwo, bardzo chciałem przeprosić, ale daj mi dokończyć, bo już mnie wkurwiasz, a obiecałem, widzisz, że będę cię karał. Widzisz, poziom reprezentuje? Dałem ci dwie szanse, żeby ci nie wyjebać. Trzecia to będzie karanie takie, że będziesz kurwa leżał i płakał. Tutaj. Na szczęście mamy panów ochroniarzy, którzy zdążą zatrzymać. Z takim czasu degeneratem, ja bardzo lubię. Szkoda słów, nie? No, wstanie w slow motion, żeby panowie zdążyli podejść i udawać, żeby nie chciał to, że uprałem medytację dwa razy dziennie, wstał i bym mu zajebał. Ale się powstrzymałem przed walką. W jakim miejscu ty się teraz znajdujesz głową, jakbyś tak miał określić? Ja jestem... W chmurach. Chwila, bo zmiana wcielenia. Ja jestem... Nie wiem, czy widzowie nadążają. Powyżej przeciętny. Ja jestem tak inteligentny, że ludzie nie wiedzą, że jestem inteligentny. Okej. Okay. A ty też nie rozumiesz tego. No, stary... Ja widziałem, widziałem twój wpis na Twitterze, to jest screen numer 6, gdzie napisałeś... jestem najmądrzejszy oraz najinteligentniejszy ze wszystkich influ. Tweet nie podlega dyskusji. Dlatego nie dyskutujmy o tym. Nathan. No ale na przykład taki Sajfan. Nie wiem. Co to jest Sajfan? Jakiś TikToker? Jest to YouTuber. Bardzo mocny. A. Matemax. Ale uczył matematyki. Mądrość, a inteligencja są dwie inne rzeczy. No ale też napisałeś... Wiem, tylko mówię, mądrość... Że jesteś najmądrzejszy. Moja inteligencja... Więc zahaczyłem tutaj o mądrość. Trafne spostrzeżenie, Kuba. Trafne postrzeżenie. Wiem, Nathan. Moja inteligencja podnosi również moją mądrość, ponieważ uczę się, nie ucząc się. A ja skupiam się na głowie, na odpoczynku, zostawiłem treningi w pizdu, nawet siłowni nie robię. Nic kompletnie nie robię, tylko mój dzień wygląda tak. Wstaję, zimna kąpiel. Idę na saunę, wracam, puszczam sobie, bo ja jak ci mówiłem, idę do Shaolin, do mnichów, także puszczam sobie jakby ich poradniki, wszystko, bo są otwarci na turystów. I po prostu uczę się oddechu. Jak prawie oddech, na przykład, wiesz jak się oddycha przed walką? Tak. Kto tak robi? Mike Tyson. Ty, po 10 sekundach walki. Bo znam Mike Tysona. Znam Mike Tysona. Znasz Mike'a Tysona. Mój wujek, który mieszkał w Bojkowie, hodował gołębie.
Tak, a słynne gołębie z Piątki. Nie, nie, nie. Na tym biznesie zrobił fortunę. Wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Wiedział, że ja też ja właśnie jestem na poziomie Mike'a Tysona, można być polski, tylko jestem polski jakby. Tylko w K1 miałbym szansę z Mike'iem, ale go bardzo szanuję i nie chciałbym z nim walki. Przyjechał jakby Mike do Polski, skontaktował się ze mną, ja mu poruciłem też jakby gołębie, bo ja się najbardziej zajmuję wędkarstwem oraz właśnie prowadzeniem hodowli też gołębi, to jest jakby moja... Jesteś gołębiorzem. Ja nie mówię o swoich prywatnych rzeczach. Można w Empiku już dostać tą bajerę? Gołębiorze, gołębiorze i... Dobra, to ja może wyjdę, nieco potrzebny, zanim Marcin sam monolog prowadzi. Bardzo ci proszę. Dobra, zawijam manaty i lecę. Cześć, pan. Trzymaj się, Ufik, bardzo. Nie no, kumar. Nie no, śmieję się, to ty. Ja tutaj zostanę, bo całkiem, myślę, całkiem śmiesznie. Komedię zrobiłeś, no komedię. Nie, zajmuję się, jak ci mówiłem, i gołębiami właśnie, i wędkarstwem, i Mike się do mnie odezwał, kontaktowałem go z Piątnicy. Nie wierzysz? Wstawię zdjęcie. Stary. Wstawię zdjęcie. To wstawię zdjęcie moje. Fajnie by było, jakbyś wstawił zdjęcie. Okej. Okay. Po programie od na Instagram. Na Instagramie Nathan Kopa. Bardzo mi panacie. Zostawcie follow na prywatnym Instagramie. Potem Mata na Marconia z Mike'em Tysonem i z gołębiem. Jeżeli nie wstawię zdjęcia z Mike'em Tysonem, to jestem farmazonem. Ale stary, co czegokolwiek... Kurwa, to jest Nathan. Czego się zrobi, każdy już wie. Nathan, uważam, że... Nawet patrzcie. Uważam... Na mnie na chwilę kamerę, jak możecie. Z tą samą fryzurą i tymi samymi ciuchami. Odsunę się chciałam od monitorów, bo zaraz szyby popękają. O kurwa. Jeszcze kurwa mać, Nathan, debile, nie? Będziesz karany za wszystko. Stary, rozumiem wodą, ale... Prawa, rozumiem kurwa wodą, prawa, ale ty cymbale po prostu prawa, pośledzone, żeby mnie oblewać takich słów napojem gazowanym do oczu, na ubrania. Masz szczęście, że pracuję jesteś umysłowo. Naprawdę takim cymbałem, po prostu przez to, że ja bym powiedział coś kurwa mocniejszego, ale że moi rodzice kochani to oglądają, moi widzowie, sami sportowcy, osoby po prostu, których nie chcę zawieść, nie chcę pokazać głupoty takiej skrajnej, jaką ty pokazujesz. No kurwa, 9 się rozliczymy, stary, nie? Ja generalnie nie mam słów. Ile chcesz przed studiem? Mogę się prosić o buteleczkę wody, czy szklankę wody. Byś nie oblał wodą, a nie napojem. Tutaj, jakbym mógł prosić o wodę, żeby no, cię karać. Najlepiej dzbanek, że sobie się cały zmoczył. Najlepiej, żeby w ogóle tutaj nie było ja ci obiecałem, nie? Ale jesteś obiecałem ci, że będziesz karany za każde możemy jakieś chusteczki słowo. Prosić? No to ukarać 9 starego, gdyś taki mocny. Albo papier. Potrenuj. Obiecałem, że będę cię karał za każde. Ale widzisz, że ty mnie nie wyprowadzisz z równowagi. Ty liczysz, że nie wiem, że tą szklaneczką wody, że tym napojem, jak mnie oblewasz, to myślisz, że ja wstanę i zaczniemy się co? Zaczniemy się liściami wymieniać. Jest ja zachowuję oaza spokój. Spokoju. No, oczywiście, że tak, bo ja dziewiątego chcę zrobić mały gnój, a nie tutaj. Posłuchaj. Ja tutaj, wiesz, posłuchaj liczyłem, że sobie troszeczkę porozmawiamy, ale widzę, że jesteś posłuchaj na poziomie nieco niższym niż myślałem. No trochę mnie zawiodłeś w sumie. Posłuchaj mnie uważnie. W czasach starożytności karali ludzi w inne sposoby. Jesteśmy teraz w cywilizowanym świecie. Ja cię karam w taki sposób. Obiecałem ci, że będę cię karał za każdą uwagę, że każde słowo, którego nie powinieneś... Elegancko, a zamówisz mi ciuszki po programie, tak? Nie. Te same. Nie. Podróż ci linkacze. A czy widzę, że... A wypierzesz mi? A co masz tam z tyłu na koszulce? To jest ten ptak? No. No to wiesz, że tam gdy dupa... To, jest gołem, to są gołębie i Mike Tyson jeszcze. Nie, to jest gołąb i ten... Oj, Wojtek siadał dupą, więc mogę na ciebie dupą też usiąść. Nie, no Mike Tyson już tą koszulkę przyniósł. Bardzo dziękuję. Przepraszam, bo aż zapomniałem. Czekaj, jest to koszulka z gołębiem? No, stary Mike Tyson wczoraj przyleciał do mnie do Poznania normalnie, wręczył mi koszulkę, potem jeszcze się ścigaliśmy na hulajnogach, stary. Wiesz, ty kłamiesz, kurwa, nie było takiej sytuacji. Nie, no normalnie, i Marcin przyszedł. Jesteś farmazonem, nie było takiej sytuacji. Dobra, już jestem suchy, jest gitara. Debilu. I mówił ci, że tak nie było? Nie, ja wiem, że tak nie było, bo on ci nie jest. To granda. A po chuj ty kłamiesz, że znasz z Mike'em Tysonem się? Dobra, do Mike'a Tysona chłopaki wrócimy, bo mamy teraz widza na linii. O, dobra. Halo, halo, cześć. Jak masz na imię i skąd do nas dzwonisz? Kinia, co nie z Mazur. Cześć, witam cię. Cześć, Kinia. Witam. Do kogo masz pytanko? Pytanie mam do Nathana, chociaż w sumie bardziej to do włodarzy, bo chyba oni odpowiadają za złą odpowiedź. Mam takie pytanie, czy włodarze dostają może dodatek z pefronu za Nathana? Czy to dostają? Czy dostają może dodatek z pefronu za Nathana? Dodatek z teflonu? Dobrze rozumiem? Dodatek tak, za... Pefronu. No, że tak powiem, wiesz, o, że Nathan jest jakiś inny. Kurwa, jakie to jest... No, to jest państwowy Fundusz Ochrony Niepełnosprawnych. Na szczęście zachowuje spokój. No, takie mam wrażenie. Na szczęście zachowuje spokój. Pierdolona tafla wody. Ignoruje to po prostu. Tak robią mężczyźni. To jest taka mocna, bardzo mocno wzburzona kałuża. Ja bym powiedziała, na przyszłość chyba do picia Nathanowi to bardziej kroplówka. Ale tak ogólnie to naprawdę... No, nie mam pytań do Nathana, naprawdę robi robotę wam.
Do kogo masz pytanie? Do Natala? Nie mam pytań. Ogólnie to Korwin kiedyś... Nie mam pytań. Janusz Korwin mi tak kiedyś powiedział pewną rzecz. Jednak jest ten dodatek, tak mi się wydaje. Jednak ten dodatek chyba jest. Powiedz mi, masz jeszcze jakieś pytanko do Kuby albo do kogoś? Nie, dzięki. Na razie, hej. Trzymaj się, pozdrawiam cię. Ej, to właśnie jest definicja dziewczyny, która występuje w Goats. Jak robicie, kurwa, rekrutację do Goats, to musisz zadzwonić i coś takiego powiedzieć. No właśnie, jak ty podchodzisz do tych dziewczyn z Goats? Po nie podchodzi, bo się wstydzi. Podszedłem i powiedziałam w twarz to, co miałem powiedzieć. No ale jeszcze gorzej w sumie. Czy gorzej? No, nie wiem w sumie. Chyba ja powiedziałam, ja jestem w stanie powiedzieć w twarz. Lepiej, żeby nic nie mówił. Tak jakby był szczery w tym, co wyzywać tego. A dlaczego? A stary, jakie masz podstawy, żeby je wyzywać od... Nawet nie powiem tego słowa, bo nie potrzebuję, wiadomo, jak był pokazany mówiłem. Screen, gdzie zwyzywała mnie. Tak był. I możemy go w sumie odpalić, tak, screen numer 4 z tego, co ja bo zrozum, dla mnie dobra. Jest pojętne. Ja zobaczę chętnie, bo akurat tego nie widziałem, no, to sobie zobaczymy. A ja ci powiem przy okazji, że dla mnie a o co chodzi w tym filmie, tylko tak na szybciutko? A, no, generalnie dziewczyna nagrała film, że... jakby ona wystąpiła w Goat i nagrała film, który miałby sugerować, że nie chciałby, żeby córka Amadeusza po prostu była tak traktowana, jak Amadeusz traktował dziewczyny w tamtym filmie randkowym Goat. Rozumiem. Okej? Okay. I teraz tak. I odpalimy jeszcze raz tego screena, bym poprosił. Komentarzyk. I teraz tak. Na 100% by nie pozwolił, żeby poszła do Goats. No i Weronika napisała sterydy, równa się bezpłodność. Więc ty nie będziesz miał tego dylematu. Tak, to dla mnie. Jak już mówiłem, dla mnie. Jakoś mocno. No i co z tego? A ja stwierdziłem fakt. Dla mnie jest obojętnie, czy masz pochwę, czy masz penisa. Stary, ale się powtarzasz elegancko. No tak, mówię to, co mówiłem przedtem. Powtarzasz się. Dla mnie ważne jest to, jakim to jest człowiekiem prywatnie. No. Czy masz pochwę, czy masz penisa? A dziewczyny poznałeś prywatnie, czy najpierw je wyzwałeś? One mnie zwyzywały. Bezpodstawnie, jak widzisz, pierwsze. No ale dobra, ale to jest... Kto cię zwyzywała? Dziewczyny zwyzywała Weronika, tak? Weronika, tak. Pytasz mnie o coś... Dobra, ale gdzie cię zwyzywała? Bo widzę tylko sterydy, bezpłodność, więc ty nie będziesz miał tego dylematu. Więc w zasadzie to stwierdziła fakty, no to o co chodzi. Że co, tak? Sterydy, no sam się chyba przyznawałeś. To było pomówienie? Że tak, stary, iść, to jest stwierdzenie faktów według ciebie? Czekaj, kurwa, Natan, co? Kurwa. Tak? Na moje nienarodzone dzieci? Nie, ja nie do niego. Na moje ja do ludzi. Dzieci? Proszę, nie oglądajcie go. Nie chcecie być tak jak on chyba. Kurwa, Natan. Na moje nienarodzone dzieci? Jak tak jest gadał? Debil? Na moje, jak kurwa, nienarodzone debil? Dzieci? Ale przecież to ja jestem twoim dzieckiem, stary. Przecież ja jestem twoim dzieckiem. Natan. Na moje nienarodzone dzieci? Tak gadał? Widzicie, co? Chłopa? Odklejam. To my zrobimy test. Co? Możemy zrobić. Kurwa, orientację to. A ile kładziesz na stół? Ile kładziesz na stół? Co? Ile kładziesz na stół? Orientację, wariografem, co? Orientację nie ma problemu. Mam. Jestem szczęśliwy w związku z kobietą od 2 lat. Z kobietą? No? To dobrze. No dobrze. Dajcie mój sąsiad, spokojnie. Ja wiem, jak mam się... No, ja bym prosił, żeby jednak ochroniarze byli bliżej, jak już... Wyluzowanie, jest okej. Okay. Dobra, chłopaki, przejdziemy już typowo do waszego konfliktu. Dobrze. Ja będę stał w razie czego. I tak wyglądam, jakbym siedział. Niech ochroniarze ci pilnują, zanim wyjdziesz z obiektu. Pilnujcie, panowie. Ponieważ będziesz karany. Bo już się zrywa, jestem już w blokach startowych. Będziesz karany pod każdym względem. Obiecałem ci to i dotrzymam słowa. Słowo, stary. Ja jestem wierny i swoim ziomkom, i sobie. A za obrazę moich nienarodzonych dzieci... Ale ty gdzie ja cię obrażę nie stwierdziła fakty z bezpłodności. No mówię o sterydy. Przeczytałeś komentarz, mogą... dobrze? No to... To przypuśćcie tak, teraz czytałem. Komentarz. Co mogą? Nie, co mogą? Sterydy mogą być przyczyną bezpłodności. Puść i czy no i co? To samo? Screen numer 4, no. Można... Poproszę sobie. Bezpłodność. No nie, no nie jest to samo, bo komentarz jeszcze wskazuje na to, że ty bierzesz sterydy i że jest szansa, że będziesz bezpłodny. Nie, tyle tutaj widzę. Tylko, że ja, to było stwierdzenie, nie będę miał z tym powodów. Nie będziesz miał tego dylematu. Nie masz prawa obrażać ani moich ziomków, ani moje jeszcze nienarodzone dzieci, ani wnuków. Ale przecież to ja jestem twoim synem. Zostały obrażone twoje plemniki po prostu. A. Ty jesteś moim zepsutym plemnikiem, jak wiesz. No właśnie, a propos tego, chciałem się zapytać, bo Kuba, generalnie... Nie może, tylko jestem tylko zepsutym. Kuba, Natan w wywiadach zarzuca tobie, że ty jesteś jego spuścizną. Że to on cię zainspirował do tworzenia tak treści na TikToku. Pomimo że to podobał... słowo, ale generalnie możemy rozwinąć temat oprócz tego słowa, bo nie wiem, co tutaj mam dużo powiedzieć, nie wiem, co mam powiedzieć na to. Okej. Okay, ale no... a propos tego, że on mnie zainspirował, tak? Mhm. Znaczy, powiem ci tak, no, jedyne ziarnko prawdy, jakie w tym jest, to fakt, że Marcin zaczął wcześniej nagrywać o siłowni, no i w zasadzie tyle w tym jest prawdy. Nie wiem, czy jest masz jakiś monopol na nagrywanie o fitnessie, czy jak to wygląda, że... No, generalnie chodzi o ten cały gym talk taki, nie? No. Znaczy, gym talk generalnie jako fraza to powstało troszeczkę później, mam wrażenie. Ja to stworzyłem.
Ja jestem twoim Dream Talkerem. Dobra. Ja jestem stwórcą większości ludzi, których oglądasz w internecie, tylko to tym jeszcze nie wiesz. No spoko. Ale powiecie się wszyscy niedługo, ile osób, waszych ulubionych osób ja stworzyłem. Ja jestem stwórcą, jestem początkiem. Ja jestem panem powstania wszystkiego i ty musisz się tego nauczyć niedługo. A jeżeli się nie nauczysz, to cię nauczę po walce. A jeżeli będzie za późno, to będzie za późno. Po walce będzie ciężko, bratku, jedno, bo ja nie trochę odpoczywał po walce. Wskazania. Masz czas do konferencji, aby mnie zabić. Jeżeli tego nie zrobisz, ja cię zabiję w oktagonie. Co ty mówisz na ten w ogóle? Tyle w temacie, co mam ci do powiedzenia, więc pośpiesz się. Pośpiesz się. Dobra. Śpieszę się. Śpieszę z pomocą. Jest jakiś link do zrzutki? Kurwa, masz. Popraw fryzurę, jak będziesz wychodził, wiesz? Nie muszę. Nie pierdam. Chuj dziwny face to face, naprawdę. Mega dziwny. Chuj dziwny, nie? Ale troszkę muszę jeszcze... Dobrze, że mamy trochę czasu do walki, bo powiem ci, trochę się zagrzałem jednak i muszę troszkę bardziej pomedytować, wiesz? Bo z taką kurwą ciężko mi jest wytrzymać czasami, wiesz? Aż latam troszeczkę. To jest ciężki ten stół? Trochę ciężki, no. Trochę ciężki, no nim nie pierdolisz, mam nadzieję. Chyba jest sportowcem i go wyjebał na 12 razy minimum. Serio. No. Moi drodzy, tak, jeśli chcecie zobaczyć te starcie, to bilety na fejema.tv. I teraz tak, Nathan Kuba tobie zarzucił, że ty rzekomo nagrałeś z 20 TikToków, że chcesz walkę z Nathanem. Już ci mówię, jak to wygląda. Generalnie filmów na moim koncie dotyczących Nathana może było z 5 na przestrzeni całej mojej działalności. Która trwa miesiąc? No, która trwa nie miesiąc, tylko rok z hakiem. Można sobie łatwo policzyć, że średnio gdzieś tam co 2,5 miesiąca leciał filmik. Znaczy w sumie bez sensu mówię, że średnio, bo to na początku mojej działalności więcej nagrywałem. No ale co mogę tutaj powiedzieć? Nagrałem z 5 filmów, nie były bezpośrednio wyzywające do walki. Oprócz może jednego filmu, w którym akurat Marcoń szedł i... Na konferencji to chyba. Nie, udzieliliśmy wywiadu, znaczy wywiadu. Bardziej Robert Pasot nas zaczepił po prostu jakimś pytankiem. No to było pod nie jako twórców, nie, znaczy nie jako twórcę mnie, tylko po prostu zaczepił nas z dziewczyną jako randomów, nie po prostu, z jakimś tam pytaniem. No i wtedy przyszedł Marcoń i ja to wrzuciłem urywek po prostu na swoje konto. No, nieistotne. Szukaj Marcoń, co tam chcesz, bo ja generalnie nie usuwałem żadnego filmu i nie mam nic do ukrycia, bo... No nie było tam nic, czego mógłbym się wstydzić, po prostu. Okej, Nathan, a jak ty widziałeś tą perspektywę? Nie słuchałem go. No. I spoko. No, chodzi tutaj o perspektywę tego, że ty powiedziałeś w wywiadzie z Hubertem Ściwujewskim, że generalnie to ty stworzyłeś Kubę na TikToku, że to on zaczął nagrywać tak naprawdę po tobie, że on jest twoją spuścizną, jak to nazywałeś, tak? No i że Kuba podobno w ciągu miesiąca nagrał z 20 TikToków, że chce z tobą walkę. Najwyraźniej usunął. Wiem, że jeden był przypięty, a jednego odpiąłeś. Tak. No odpiąłem, no bo... A był przypięty, nawet jeszcze... Ale co, dobra, że odpiąłem, ale wisi, no to co to jest za różnica? Może nagrać, ja podpinam filmy, ja podpinam sobie filmy regularnie, te, które fajnie lecą, albo które wtedy były reprezentatywne na ten moment. To sobie podpinam. A to, że odpiąłem, nic nie usunąłem, stary. Nawet komentarzy żadnych nic nie usunąłem, więc nie wiem jakby... Dlaczego pijesz? Jak chcesz coś znaleźć, to sobie znajdź. Nie wiem, jakbyś miał coś... Co byś mógł mi zarzucić, to byś przygotował, ale nic nie masz, bo żadnego filmu... Ja się dowiedziałem, kurwa... O, że co? Kim ty jesteś przed chwilą? Ale dobra. Sportowcem, a ty kim jesteś? Ja? Jestem twoim stwórcą. Jestem twoim ojcem. Jesteś moim ojcem, dobra. Nie, ja mam kochanego tatę i nie wymieniłbym go na ciebie raczej. Tak coś mi się zdaje. Fajnie. Jak mówiłem na początku, mi brakuje miłości. No widać po tobie, bo jesteś taki zakompleksiony. No. Dobra, odpalił mi wideo numer 7. Poczekaj. Po prostu, osi mi haluksa w stopie. Masz haluksę? No może, lekkiego w prawej stopie mogę ci powiedzieć. Bez bicia, nie będę zgrał bohatera. Lekkiego haluksa. Nic serdecznego, nie? Normalna rzecz. Jeden ma stulejkę, jeden ma haluksa. Kuba ma stulejkę, mam haluksa na przykład. Powiem ci, że nie będę właśnie zgrał bohatera. Lekkiego haluksa wydaje mi się, że mam w prawej stopie. Nie wiem, musiałby to zbadać po prostu lekarz. Ale stwierdziłem, dyndniesz mnie po prostu ustami w kciuka, wiesz, kciuka w stopie tego dużego paluszka. Zrobił to, dlatego powiedziałem okej. Okay. Posłało cię w stopę? Tak. Tak mi się wydaje, bo spałem. O czym ty teraz mówisz? Byliśmy w Krakowie. Czekaj. Gdzie była Fame Friday pierwsza? Fame Friday pierwsza była we Wrocławiu. Wrocławiu? Tam właśnie go spotkałem na początku, to tam on powiedział, czy kiedy przyjmiesz ze mną walkę? Kiedy będziesz miał walkę ze mną? To tam, to normalnie pogadaliśmy, coś tam śmiesznego nawet specjalnie nagraliśmy, że to, wiesz, tak na żarty, że się przepychamy. Mówię, dobra, mogę mu dać, ale mnie musi dymnąć tego haluksa. Ja tam spałem w hotelu i słyszałem plotki, podobno, bo jak ja śpię, to zawsze biorę, wiesz, melatoninę, jakieś leki nasenne, ja nie czuję, co się dzieje, a wiem, że dużo osób tam wchodziło tego pokoju, bo jakaś impreza, że podobno mnie dymną tego haluksa i dlatego podpisałem ten kontrakt, tylko byłem taki zaspany. Więc jakby dałem mu życie w Fejmie, podpisałem go to, ale tak go jakby zmiażdżę w klatce. Pytałeś się jego, czy on cię dymną w tego haluksa, czy nie? Nie miałem okazji z nim rozmawiać, ponieważ jak mówiłem, miałem do niego neutralne stosunki. Zmiażdżę mnie w klatce.
Dobra, chciałem to rozwiązać. No. Powiedz mi, jak ty się odniesiesz do tych słów o rzekomym całowaniu we Wrocławiu przez ciebie haluksa w prawej stopie od Natana? No, prawej. Ulfik, no co mam powiedzieć? To jest dosyć oczywista sprawa, nie? Zmyślona historia i tyle w temacie. Tak? Chyba, że gramy w mafię i mam się wcielić, że... No to słuchaj, byłem wtedy... skarpetki. Byłem, wciągnij skarpetkę. I pokaż, jak to robiłeś wcześniej. Natan, wiesz, gire nie chcę patrzeć ani wąchać. Masz rację, na stół nie wypada. Ale powiem ci tak. Ja biorę pełną odpowiedzialność, bo zapamiętam to. Budziłem się przed snem. Myślałem, że to mokry sen zwykły, a to chyba... Dobra, zajebiście. Myślę, że to jest nudne, więc zaraz będą ludzie wychodzić, także zróbmy coś... No lećmy dalej po prostu. Nie będzie o tym haluksie, o to jakieś... Ja chcę, żeby było ciekawe, mogę ci zajebać teraz, chcesz? Marzę o tym. Pytam, czy chcesz. Marzę o tym, stary. Okej. Skurwa, Natan, siadaj. Zapytałem, uzyskałem odpowiedź. Dobrze. Zapytałem, uzyskałem odpowiedź. Jestem robotem. Hej, jestem Kerfuś, w czym mogę ci pomóc? Ja pierdolę, o co chodzi? Ty nie jakiś... Zapytałem, mam odpowiedź. Nie mam pojęcia, to jest za dużo wcieleń na tym programie. Dobra, 9 grudnia, tyle. A co, wtedy masz urodziny, kurwa, i prezent dostaniesz pod koinkę? Że tak... Nie, urodziny miałem, ale mi nie złożyłeś życzeń. 9 grudnia ja jest gala, moi drodzy, Fame Reborn, na którą możecie kupić bilety na fame.tv. Zobacz na przykład te zestawienie. Dokładnie tak. To jest 9 grudnia. Chcesz powiedzieć jedną Zobaczycie, rzecz. Jak kończy Natanka. No, co tam? No ja właśnie skończyłem i niestety powstałeś. To jest właśnie mój błąd. Ale gra są dobre. Zróbmy tak. Jak powstaje człowiek, prawda? No to jest, no. Ja wam troszkę się pouczmy. Spuszczasz się, jest 1 000 000 plemników, jeden jest udany. Niestety jesteś tym nieudanym, jak mówiłem. No spoko, już słyszałem, nie? Biorę... Ale chciałem nauczyć kogoś biologii. Chciałem powiedzieć, biorę na klatę, ale nie w fortunie, to troszeczkę by zabrzmiało na chyba. Klatę nie, tym razem. Gdzie indziej, ale lubisz taką gierkę, nie jest temat dla tej rozmowy. Nie będę ci po prostu robił wstydu i ci upokarzał. To mógłbym pewne rzeczy powiedzieć. Kuba, a powiedz mi, przed chwilą puszczałem szota wywiadu z Hubertem od Natana i Natan w tym samym wywiadzie nazywa ciebie osobą dwulicową i że za to on ciebie tak naprawdę bardzo, bardzo nie lubi i złapał do ciebie złą krew. Ja mam do ciebie w sumie takie pytanie, bo Natan też powiedział, że chce ci zrobić uszczerbek na zdrowiu, że odechce ci się bić i tak dalej. Jak ty byś na to odpowiedział? I co ty byś zrobił Natanowi? Poczekaj. Poczekaj. Pytanie było do mnie. No, ja mu nic nie zrobię aż do 9 grudnia. 9 grudnia odpalam się, odpalamy wroty. No i wtedy, kurczę, klata zweryfikuje, nie będzie odwrotu. Co mam ci powiedzieć? Ja jestem przygotowany zajebiście. Jestem zajebiście sprawny, jestem zajebiście pewny siebie. Ty jesteś w treningu już 3 miesiące, nie? Z tego, co wiem. Około 3 miesięcy. No, co do dnia tego nie policzę, ale no niespełna 3 miesiące chyba, tak. Ty, Natan, ile jesteś? Wiesz, że podpisałeś na siebie wyrok. Tak, no słyszałem, widziałem to w komentarzu nawet pod postem Fame, no. Podpisałeś właśnie na siebie wyrok. Podpisałem na siebie wyrok. Mówisz, że chcesz to skończyć 9, a ja ci daję czas do konferencji, abyś to zakończył. No i co, z tym mamy się bić na konferencji, czy...? Nie, czas masz do konferencji. Jeżeli przed konferencją, do konferencji... No, dalej nie zniszczę, to ty nie zniszczysz, dalej tak? Będę przyszedł przy zdrowiu. Będziesz, no bo co ja mam to zrobić, twoja, stary? To będzie twoja zagłada. Ty sam siebie niszczysz już, to będzie twoja zagłada. Zagłada. Ale ty nie rób zeza, bo ci jeszcze poszerza on. Zagłada. Tak ci zostanie na zawsze jeszcze większy niż masz. Bo lewo to załóż tak dobrze okulary. Nie muszę. Bo tak patrzysz jak... Nie, to jest ozdoba. A wiesz dlaczego mam takie ozdoby? Bo jestem aktorem. No wiem. Jestem aktorem. Wiem. Nie wiesz kiedy gram. Kiepski aktor kiedy z siebie nie, wiesz, jestem zajebistym aktorem. Wiesz jaki jest nowy film teraz w kinach z DiCaprio? Miał go reżyserować Quentin Tarantino. No właśnie chciałem się o to zapytać, skąd ty wiesz, kurwa, te pomysły, nie? Z Quentinem Tarantino, Kuba. Stary. Kuba, ja wiem więcej niż ty myślisz, że ja wiem. Ja wiem wszystko, tylko ja o wszystkim nie mówię. Ja wiem tyle rzeczy o tobie, o panu. Tak, o panu. Ty jesteś, kurwa, iluminato. Jesteś medium. Zrób do kamery, to jakieś memy powstaną. Wiesz, co to znaczy? Nie bardzo. Dobra. Ja wiem. Quentin Tarantino proponował mi rolę. No. Odrzuciłem ze względu na to, że moje mam ambicje sportowe, jak mówiłem na początku. Ale myślę, że najpierw sobie pogram w jakichś tam filmach z Sebastianem Fabiańskim. Okay. Potem może u Wegi wystąpię. No też trenujesz umysł, nie? To też jest... Tylko umysł. To jest najważniejsze. Ja się nie przygotowywuję na razie. Trenujesz teraz umysł. Ja mam jeszcze dużo czasu do walki. Dobra, a propos połączeniach mózgowych, mamy połączenie telefoniczne do studia. Halo, halo, jak się nazywasz i skąd do nas dzwonisz? Konrad z Krakowa. Cześć, Konradzie z Krakowa. Siema, Konrad. Jakie masz pytanie i do kogo? Mam tak naprawdę dwa pytania, ale najpierw zaczniemy od prostego pytania do Maślany. Siema, Maślana. Siema, siema. Powiedz mi, z kim chciałbyś zawalczyć, jeżeli Natana zamknął wcześniej w Choroszczy? Wiesz co, no kurczę,
Jak przypadkiem Nathan nie byłby zdolny do walki, to ja jestem otwarty na propozycję. Chociaż bardziej liczyłem na to, że najpierw go ubiję. No myślę, że kurczę, z kimś o podobnej posturze, o podobnych warunkach fizycznych, żeby walka była wyrównana, ale z nazwiskiem ci na ten moment nie rzucę. Przepraszam. Nie byłem przygotowany na to pytanie. No dobra, a teraz jeszcze pytanie szybkie do Ulfika. Ulfik, no, powiedz mi, ile ważyły twoje dżinsy? Ile ważyły moje dżinsy? Kurde, stary, z kilogram. No, powiem ci, fajna kreacja, pozdrawiam, powodzenia Maślana, nie zrób za dużej krzywdy Natanowi, bo przecież to jest normalne, że w tym nienormalnym świecie jest jak jest, prawda? No tak, tak. Dobry tak. Przekaz, mordo, RPK, RPK. Razem ponad kilo. Trzymaj się, stary. Dzięki za telefon. Dzięki, pozdrawiam, cześć. Cię, bardzo dzięki. Siemanko. Za telefon. Dobra. Sportowa Warszawa. Nathan, kolejne pytanie do ciebie. Powiedz mi, ty w wywiadzie z Hubertem powiedziałeś, że Maślana generalnie był ci obojętny do momentu, w którym on powiedział coś na ciebie. I ty generalnie zrobiłeś coś takiego, że ty nie będziesz mówił, co to dokładnie było i tak dalej. I będziesz to ujawniał na programach, konferencjach i czym on ci wtedy zaszedł za skórę i co chcesz ujawnić. Bo teraz mamy program i chciałeś powiedzieć, dlaczego taką żywisz nienawiść do Kuby Maślanki. Kuba, no, wiesz czy nie wiesz? Nie wiem. Nie wiesz? Nie wiem. Zostawię cię z tą informacją chwilkę, wiesz? Spoko. Bo ty nie znasz ani dnia, ani godziny, kiedy to ujawnię. Nie, no znam. Nie znasz. Ale znam godzinę tego milczenia. Tak? Tego klepanka. Te klepanko, no. To... No. Ani tak na odrosty patrzyłem. Spoko. Ani dnia, ani godziny nie znasz. Nie, no znam, stary. Jest oficjalnie ogłoszone. Kuba się 9 tak. Grudnia, 20:45. Nie znasz ani dnia, dostajesz ani godziny, w bombę. Ujawnię tę informację. Bomba. A kiedy ujawnię tę informację, cię błagaj, abym nie ujawnił. Ujawnij, nie wejdziesz do oktagonu. No. Ja wiem o tobie więcej, niż ty wiesz o sam sobie. Aha. Wiem o tobie więcej, niż sam o sobie wiesz. No, spoko. Wszystko wiem, wszystko pamiętam, wszystko analizuję. Okej. Okay. Znaczy, stary, jakbyś nawet wiedział wszystko o mnie, co ja wiem. Wiem więcej. Wiesz więcej ode mnie, to już jest grubo. Jakbyś wiedział wszystko, co ja wiem, no to jest luz, nie? Bo jakby nic nie mam do ukrycia. Myślę, że wszystko. No to wiedzą. Nie masz się czym stresować chyba przed walką, no właśnie. Nie? No to luz, o czym rozmawiamy? Kuba, ale... Nie, no nie masz nic za plecami, za uszami, nie masz się czym stresować, jest wszystko git, nie? No. Zajebiste kursy są na ciebie. Oddasz ludziom kasę? Jak w ogóle przejebiesz, ciekawości? Czy ja oddam tak, kasę? Tym, który postawili, bo wygrasz, tak? Wiesz co, nie będę musiał oddawać, myślę, nie? Ale czy na 100% wygrasz, tak? Walkę? Będę tylko gratulował wygranych. Czy jesteś w 100% pewny wygranej, tak czy nie? Tak. Czyli oddasz pieniądze, skoro jesteś pewny, ludziom, którzy na ciebie postawią? Stara, wiesz, jak działa bugmacherka, czy średnio? Tak, ale ja cię pytam o zdanie. W sensie, pytasz mnie, czy mi odpalą z tej wygranej, tak? Nie, wszyscy, którzy we mnie wierzą ja i wiedzą, że wygram. Czy oddasz pieniądze tym, których jakby mógłbyś zawieść, ale ty wygrasz na 100%, jesteś pewny. Tak, wygram na 100%. Czyli oddasz pieniądze, tak? Nie oddam, bo nie będę musiał. Kumasz czacze, ale kumasz czacze, czy nie bardzo? Pytasz mnie, czy jestem pewny. Mówię, że jestem pewny. Mówisz, czy oddam pieniądze? Nie oddam, bo wygram. Ale nie. Kumasz? Tylko tak czy nie? Oddasz czy nie? Tak czy nie? Nie, bo nie będę musiał, nie, debilu. Będę pytasz mnie, czy tak, wygram, czy jestem pewny wygranej. Jestem pewny wygranej. Nie, tak. Ale mówisz, że jestem na 100%. Mówię na 100%. To znaczy, że nie występuje żadna szansa na to, że przegram i że będę musiał oddawać pieniądze. Ty kumasz, kurwa, proste rzeczy. O to, czy nie wiem, matematyka, szansę. Logika, cokolwiek. To inaczej, a jeżeli byś przegrał, to oddasz? Co? Jeżeli byś przegrał, to oddasz? Nie, stary, nadal nie, ale wygram. Kurwa, nie wiem, o co chodzi. Znaczy, okay. Pytasz, czy wygram na 100%. Mówię ci, że tak. Tak, chciałem zapytać tylko, bo strasznie TikTok. Cię ludzie liczą, wiesz? Nie, no liczą. Ludzi z TikToka. Liczą, nie dziwię się, że liczą. Serio, stary, jakbyś, kurwa, nie, przepraszam, nie wiem, co bym zrobił, jak twój fan, jakbym przegrał, kurwa, z kimś to przerozdalowem. Zgadza się. Pierdolone, nie? No. Ej, ja bym się nie pozbierał. Ewenement by to nie? Był. No, ej, nie, serio. No na szczęście ale... nie trzeba gdybać, stary, no. Ja bym załamany. Nie trzeba gdybać. Nathan, bo ty powiedziałeś coś takiego, że ty na razie nie powiesz, nie, jeszcze, o co chodziło z Kubą. Ale ja jestem ciekawy, czy Kuba powie i poprosimy o odpalenie wideo numer 8, aktualnie. Boję się, co tam może być. No, dawaj. Wideo numer 8, shot numer 8, poprosiłbym. O, tak, i tutaj mamy, internet zapomina. O, to jeszcze w zeszłym roku w ogóle. Tak jest, no, to jest... Przed zawodami bodajże, chyba w Sopocie. Nieważne. Ty w ogóle pisałem ci, że Marcin w czasach rakowskiego posiadania swojej grupy sidorowej zbierał od ludzi na Messengerze. Przepraszam, co tam było dalej? Jeszcze raz, jakbyśmy mogli puścić? Kurde. Skupiłem się na filmie, żeby stworzyć imperium z kamerów. A! I teraz tak, no? I screen 12 mi poprosił.
I ty napisałeś, że nie czaje, ktoś napisał, nie czaje wybijanie się na osobach, co kiedyś robili. Jaki był, też zanim nie przepadam, no ale no. Okej. Okay, nie no. Każdy wie, czego się dopuścił. Czego dopuścił się Nathan Marson? Przed obejrzeniem tego filmu nie każdy wie, czego się dopuścił. Prosta sprawa. O, ale czego się dopuścił? Nathan Marson. Kamów. Oszustw. Sprzedawałeś stare fejki ubrań. Tak? Oszukiwałeś ludzi. Tak? Tak, nie oddawałeś pieniędzy. Dobrze. Sprzedawałeś te same plany treningowe za 200 zł, kurwa, dobrze, człowieku. Za 200 zł to powinieneś mieć tak, rozpisane. Dobrze, to teraz posłuchaj, Kuba. No? Masz 2 tygodnie na to, aby udowodnić wszystkie swoje słowa. I z automatu leci pozew. Albo, ale to... albo w tym nie, potem nie, albo w tym momencie. Jesteś mocny. Masz dać niepodważalne dowody w ciągu 2 tygodni na to, co robiłem teraz. Ale Nathan, poczekaj, bo. Daj mi dokończyć. To okay. Odpalmy screena numer 7, tak. Poczekajmy. Ale nie screeny, też... kurwa, rozmowy. Ale nie, no bo ja też jestem ciekaw, bo ty napisałeś na przykład mój przeciwnik do Mega Zadymia, czyli do tego Hyperbestia, bo dodaje posty na grupach streamerowych, gdzie szuka na mnie brudów. Si. To wiem od pewnego moderatora i nie zostały one zaakceptowane. I co nie zostały zaakceptowane? Nie, na niektórych, ale słuchaj, nie masz. A, czyli nie zostały zaakceptowane, nie, nieważne. Że, ale co nie zostały zaakceptowane? Ale nie, za, nie przerywaj mi. A, żadnych posłów nie dostałem. Ale powiedz to, co chciałem powiedzieć, bo to jest bardzo ważne. Kuba, masz 2 tygodnie. No albo spokojnie, albo jakby ja mogę w 5 minut jakieś skrinki powrzucać. Ale nie skrinki. Na story, no mojego prywatnego Instagrama. Mam to być niepodważalne dowody na twoje słowa. Sprzedawałem fejki ubrań. No dobra, stary, daj mi. Mówiłem, że są oryginalne i sprzedawałem fejki. To jest pierwszy zarzut tak, do mnie. Mówiłem, tak, że są oryginalne. Mówiłem, to jest oryginalne, masz, sprzedałem. Drugie. Nawet nie musisz, stary, mówić, że coś oryginalne. Jeśli wystawiasz przedmiot, który jest z konkretnej firmy, on musi być oryginalny, bo handel fejkami jest niedozwolony. To dlaczego jest karany? Nie siedzę w areszcie? No bo stary, ludzie odpuszczali, jak ich oszukiwałeś na 200 zł. No nie każdy, nie każdy chce się bawić. Na 200 zł? Na co? A ja nie wiem, na ile na 200 zł, na stary, rzuca no to ci co ty rzucasz, nie masz 2 tygodnie, albo teraz, powiesz, albo teraz powiesz tak. Nie polecam, to jest mój dom, albo mówisz, że... Ale fajnie rzucałeś foty, tutaj muszę przyznać. Ale mówisz teraz... Czekaj. Ale uciekasz od tematu. Albo nie, masz, nie, nie, masz bo... 2 tygodnie na udowodnienie wszystkich... Zobacz, jakie foteczki, jak sprzedawał bluzę. Stone, okay. Stone Island. Dobrze, dobrze, dobrze. Original Stone Island. Masz 2 tygodnie. No, na udowodnienie wszystkiego. Na wszystkie udowodnienie masz 2 tygodnie. Mamy jeszcze tutaj taką fajną dyskusję. Masz 2 tygodnie na udowodnienie wszystkiego lub leci pozew. Okej? Okay? Albo... No, jakby spoko. Albo w tym momencie... Jakby ja już rozumiałem, bracie. Daj mi dokończyć. Albo w tym momencie mówisz tak, Nathan, przypuszczam. Zdecyduj się, mówisz, Nathan, ale przypuszczam. Ty też... Nie, wysłaj do końca. Gosh, Nathan... Ty też, Nathan, nie napisałeś, że przypuszczasz, tylko że dodaje posty na grupach streamerowych, gdzie szuka no, gdzie dodałem brudów. No to pozwij, niech nie pozwie, jeżeli ja to nie mam jest prawda. Niech puszczę, nie pozwie, jeżeli to nie jest prawda. No, bawimy się w pozewy teraz, jak dorośli ludzie. Udowadniasz wszystko, w ciągu 2 tygodni udowadniasz, albo leci pozew. Miałem fajną dyskusję z Jakowskim, czyli z tobą, Nathan. Tym bardziej, że gadasz jakiś... A to po programie już. Kurde, no. Bela. Ten, sobie a, nie, rzucę a, na story, na ten marcon.pl. Okej, to teraz mówisz... Ej, przepraszam, zaraziłeś mnie tym takim akcentem. Nie, nie mogę tak robić, bo to brzmi jak jakaś marna kopia. Ej, dobra, okej. Okay. Nie mogę tak mówić. Przypuszczam, to przysięgam, nie, nie, że leci pozew. Okej. Okay. No stary, dobra, ale rzucaj sobie pozew, nie wiem, dobrze, jakby... będziemy się sądzić. Okej. Okay. Dziękuję. Ale ja... No dobra, dobra, no pozwy pozwamy, jak będziecie... Będziemy się sądzić, ale nie sądzę, że to wygrasz, chłopie. Okay. Tak coś mi się wydaje. Chciałem właśnie to powiedzieć, że pozwy pozwamy i na pewno będziecie się, jeśli ty faktycznie złożysz pozew, to oczywiście będziecie się wtedy sądzić, ale dobra, za jakiś czas będziecie... Bardziej, że ktoś ciągle, kurwa, ma... Walczyć nie w sądzie, tylko... O, czekaj. Akurat to jest znaczy, stary, bo jakby na ciebie jest... Nie, to jest fake zdjęcie, to nie jestem. A to nie jest Jurson z Mike'iem Tysonem? Mike Tyson. Nie, to jest fake zdjęcie, to nie jestem ja. To nie jesteś ty. Nie jest... To nie jestem ja. Ale dalej czekamy na twoje zdjęcie. Stary, ty z Rakowskiego już sprzedawałeś ciuchy, czy tam Rafowski, Rakowski, jakoś tak. Przecież wiesz jak, to po co udajesz, że nie? No nie, nie jestem pewny, czy Rafowski, czy Rakowski, jakby kurde, różnica jest niewielka. No to a powiesz mi teraz, no, o co chodzi w planach treningowych, że mówisz, że sprzedałem za... No, że te same podwiescowy. Co z tego? Co z tego? A mówiłeś każdemu, że dostanie tak, to samo, co tak, kilkaset innych osób? Tak. Tak? Tak. Udowodnię to za chwilę. U mnie Kylie Jenner jest powiedzieć taka sama oryginalna, jak była tu. Publicznie, nagrasz storkę i Fame to udostępni, gdzieś Nathan, przepraszam ci, miałeś rację, okej? Okay? Fame, udostępnijcie ten film i oznaczcie Nathan Marson. Ale dlaczego uciekają słowa? Pokażę ci relację wyróżnioną, na której sprzedawałem i mówiłem, że te plany są takie same. Ja nimi ćwiczę i nie są indywidualne i była podana cena. I każdy wiedział, co kupuje. Jeżeli ci to udowodnię, to czy zgadzasz się, aby publicznie klęknąć i powiedzieć, Nathan, przepraszam za pomówienie cię? Nie, nie zgadzam się na to. Czyli jesteś pomawiacz. Kuba Maślanka jest pomawiaczem. Tak. Kuba. Piszcie na czacie, Maślanka pomawiacz. Grzyb Maślanka. Kuba, Grzyb Maślanka pomawiacz. El pomawiaczo. El Sano Haluxo jest pomawiaczem. El Sano Haluxo pomawiaczo. Jesteś pomawiaczem, wiesz? Zajebiście. Jesteś pomawiaczem zwykłym. No spoko, spoko.
pomawiasz cały jakoś czas... swoich ust mnie to nie boli, wiesz? I bo skoro byłbyś szczerze. Pewny przecież, że tak było, to czemu nie chcesz... Stary, jakby nie ma problemu, jakby poszperam troszeczkę, znajdę dowody konkretne, no. Poszperaj. Okej, ale to plany treningowe planami treningowymi, ale to, że oszukiwałeś ludzi, to jak chcesz się z tego wygrzebać? Jeśli do mnie napiszą osoby, znaczy jeśli napiszą do mnie, jeśli dostanę konkretne screeny, że pisały z tobą i... Ale ja poproszę, bo teraz jest to wszystko, poproszę, abyś nagrał, miał wszystko pokazane, screeny, wiadomości i oszustwa, perfina, a nie na przykład jeden wiadomość wycięta, tylko wszystko byś miał. Nie, okay? No spoko. Super. Zajebiście, chłopaki. Bardzo jeśli będzie faktyczna sytuacja, to będzie walczyć też na płaszczyźnie prawnej, ale na razie będzie walczyć w płaszczyźnie K1. Tak jest. K1 małe rękawice. Wiesz, że małe rękawice to jest duży wpierdol, prawda? I tak. No dużego to mam chuja, ale nie będę cię wstawiać do dupy, bo jestem cholera. No właśnie, ja musiał sprawdzić, kto jest większy, chłopaki. Ja was zaprosił do face to face'a, ale ochroniarz bym poprosił, żeby byli bardzo blisko. Od razu. To z odstępem, żeby byli chłopaki. Tego face to face, jak on mi mówi. Nie, dobra, na to. Dobra. Od razu. Dobra. Tylko stary psu, nie będę. Ja powiedziałem, że... A czy mógłbyś się powstrzymać? Czy mógłbyś to zrobić i nie napierdalać swojego przeciwnika? Bo macie walkę 9 grudnia. Tego nie zrobić. Tak, postaram się. No i spoko. Nie obiecuję, że mu nie jebnę. No to... A czy mu jebnę, czy nie? To zależy od tego. To lepiej obiecaj, bo nie będę wychodził sam, jak chcesz. Z odstępem zrobimy po prostu chłopakom. Z odstępem zrobimy face to face'a, żeby w razie czego ten... Chłopaki, zapraszam was. Moi drodzy, to starcie będziecie mogli zobaczyć na gali Fame Reborn, która odbędzie się 9 grudnia w łódzkiej Atlas Arenie. Podejdźmy bliżej trochę. Bilety do kupienia na fame.ma.tv. Ale zaraz, panowie. Ale będzie się wyrywał. Nathan, jeśli... Musisz obiecać mi, że będziesz spokojny, to wtedy lekko podejdziecie. Dobra, on jest spierdolą taflą wody, jest spierdolonym spokojem. Ale nie ufam mu. Szkoda, masz krótszy zasięg ode mnie, niestety. Najbliższy taki face-to-face po prostu zobaczycie na konferencji. Przecież ja cię nie chciałem uderzyć na to, spokojnie. Mogę rączkę ci podać co najwyżej, się klepnąć. Tak? No jest, klepięcie, czy będziesz przyciągał. Gościu, ale gazelka. Dajcie na chwilę stanąć. Dajcie na chwilę stanąć, na sekundę. No nie, no i po co? Ja widzę twoje emocje. A co ty rękę tam wsadzasz, Kuba? Chłopacie, rękę teraz, wsadzam. Nie teraz. Patrzcie, jak sobie wsadzam rękę, jestem obrzydliwy, mochlewy. Dobra, chłopaki, ręce do tyłu. Mi się to podoba. Chłopaki, ręce do tyłu i podejdźcie lekko do siebie. I tylko, żeby na Natana mieć tutaj uwagę. Dobra. Co za idiota, nie? Kurwa, ty Natan jesteś... Ja za te pół minuty go rozpierdolę. Masz szczęście, że to nie waży, nie? Moi drodzy, to zestawienie będziecie mogli oglądać na gali Fame Reborn 9 grudnia w łódzkiej Atlas Arenie. Ja dziękuję wam, panowie, za ten program. I dziękujemy również. Widzimy się już niedługo w kolejnych face to face'ach. Natan, uspokój się, Natan. Dzięki bardzo za oglądanie, trzymajcie się i cześć. Pozdro. Pani przyciągnęła. Poprosiłbym jakąś przetreningóweczkę. Najlepsza przetreningówka od Fame. Ile kosztuje? 109,99. Pani kochana, z kocikiem Fame 10? No co tam, halo? Dzwoni kuriec z paczką. Dziękuję bardzo. Na pewno wrócę. Także do zobaczenia. Do zobaczenia.
Przelatują zaledwie kilka centymetrów od zawodników. Och, ten granat może zakończyć ten mecz. Unika eksplozji i jest trafienie. Co się dzieje? Czy skończyła mu się amunicja? Co on teraz zrobi? To jest magazynek. Niesamowite. Dodatkowy magazynek zadecydował o wyniku tego meczu. Nasz zwycięzca otrzymuje skrzynię z niesamowitymi skinami od K-Drop. Ale to nie koniec. Dla wszystkich widzów również mamy coś specjalnego. 2,50 na start oraz 10% bonusu do depozytu z powyższym kodem promocyjnym. Dlaczego dziś znów łapa drży? Za dużo kofeiny masz we krwi. Na szczęście jest to nowy dzień. Ten sam smak, kofeiny brak. Odwiedź zaadoptuj.pl. Znajdziesz tu listę psów i kotów przebywających w schroniskach. Nie możesz adoptować zwierzęcia? Sprawdź aktualnie przeprowadzane zbiórki. Zaadoptuj.pl. Trzeba dla naszej zawodniczki. Widzicie, ale z serwisu wyprosił!